UJ Kraków podejmuje pogoń Trzew, UKS SMS Łódź zmierzy się z rekordem Bielsko-Biała, Medyk Konin podejmie u siebie APL Gdańsk, Pogoń Szczecin podejmie na własnym stadionie Śląsk Wrocław, a Stomilanki Olsztyn zmierzą się z Czarnymi Sosnowiec. Sponsorem pierwszej drużyny piłki nożnej kobiet GKS Górnik Łęczna jest Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna. Sponsorem pierwszej drużyny piłki nożnej kobiet jest przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Górnik Spółka ZO z siedzibą w Bogdance. Sponsorem pierwszej drużyny piłki nożnej kobiet jest Łęczyńska Energetyka Spółka ZO w Bogdance. Sponsorem technicznym pierwszej drużyny piłki nożnej kobiet GKS Górnik Łęczna jest firma NO10. Partnerem drużyny jest Huta Łabędy. W ciągu ponad 170 lat swojej dotychczasowej działalności firma wypracowała pozycję jednego z najbardziej znanych i cenionych w kraju dostawców produktów i usług hutniczych, w tym w szczególności produktów dla górnictwa i budownictwa. Partnerem drużyny jest Elektrometal S.A. Nowoczesne przedsiębiorstwo z 75-letnim doświadczeniem działa głównie na rynkach górniczym, gazowniczym i oświetlenia przemysłowego. Oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa, gazownictwa i innych gałęzi przemysłu. Dziękujemy przedsiębiorstwu handlowo-usługowemu Górnik Spółka z siedzibą w Bogdance za ufundowanie dla Państwa darmowej kiełbaski i ciepłych napojów. Koło gospodyń wiejskich Stara Wieś Stasin za użyczenie maszyny do popcornu oraz jego obsługę. Urząd Miasta i Starostwo Włęcznej za ufundowanie słodkości i pamiątek dla najmłodszych kibiców. I dzieciom wprowadzającym zawodniczki, opiekunom z publicznego przedszkola numer 3 w Łęcznej. Przy bufecie znajdują się puszki, do których zachęcamy do wrzucania datków na szczytny cel, jakim jest wsparcie dla pani Patrycji, która walczy z nowotworem piersi. Taka diagnoza rujnuje życie każdej kobiety. Córka Kaja, w imieniu mamy za wszelką pomoc serdecznie dziękuję. Wasz hojny gest może sprawić, że moja mama będzie miała szansę na najlepsze jutro, że wygra walkę z rakiem. Jest najważniejszą osobą w moim życiu, moją podporą. Z góry dziękujemy za każdy gest wsparcia i prosimy o podzielenie się tym apelem z innymi. Razem możemy uczynić cud i dać Patrycji szansę na powrót. Do zdrowia. A teraz czas na składy obydwu zespołów. Zacznę od gości. GKS Katowice w bramce z numerem 31 Kinga Severy. 5 Gabriela Grzybowska. 7 Aleksandra Nieciąg. 10 Amelia Binkowska, 11 Joanna Olszewska, 13 Dominika Misztal, 14 Anita Turkiewicz, 16 Nikola Brzęczek, 21 kapitan zespołu Marlena Hajduk, 22 Karolina Bednarz, 24 Klaudia Słowińska i ławka rezerwowych gości numer 91 Weronika Klimek, 6 Klaudia Maciążka, 8 Oliwia Grzegorczyk, 17 Kamila Tkaczyk, 20 Anna Konkor, 23 Julia Włodarczyk, 30 Kulik Natalia i 96 Aleksandra Lizon. Trenerem gości jest pani Karolina Koch, trenerem bramkarzy pan Michał Barczyk, fizjoterapeutą pan Artur Warot, kierownikiem zespołu pani Aleksandra Doras, a trenerem przygotowania motorycznego pan Dawid Olszówka. I skład Górnika Łęczna. W bramce z numerem 13 Sandra Urbańczyk. Z dwójką Katia Skupień. Z trójką Milena Kazanowska. 4 Jagoda Cyrania. 5 Julia Piątkiewicz. 9 Klaudia Fabowa. 10 Dorota Hałatek.
18. Dominika Dereń. 19. Marcjanna Zawadzka. 21. Kapitan zespołu Oliwia Rapacka. 27. Weronika Kłoda. I ławka rezerwowych numer 12. Oliwia Macała. 8. Wiktoria Skrzypczak. 11. Aleksandra Drąg. 15. Aleksandra Posiewka. 28. Natalia Drożyńska. 29. Emilia Świderska. I 30. Natalia Nestorowicz. Trenerem zespołu jest pan Patryk Błaziak, trenerem bramkarzy pan Karol Herda, kierownikiem zespołu pan Marcin Banaszek, asystentem trenera przygotowania motorycznego pan Konrad Płaza i fizjoterapeutą zespołu jest pan Damian Śliwa. Witam wszystkich bardzo serdecznie ze stanowiska komentatorskiego. Kłania się nisko Bartłomiej Lewtak. Przed nami chyba bez wątpienia ligowy szlagier. Starcie trzeciej w tabeli drużyny Górnika z zajmującą drugą lokatę drużyną GKS-u Katowice. Zwycięstwo Górniczek może oznaczać umocnienie się na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Gieksa natomiast traci 6 punktów do liderującej Pogoni Szczecin i z pewnością marzy, aby tę stratę w jakimś stopniu zniwelować. Górnik Łęczna, GKS Katowice. Zaczynamy hitowe starcie 14. kolejki Ekstraligi Kobiet. A teraz przed nami składy. Zacznijmy od gości w bramce z numerem 31. Kinga Seweryn, 5. Gabriela Grzybowska, 7. Aleksandra Nieciąg, 10. Amelia Winkowska, 11. Joanna Olszewska, 13. Dominika Misztal, 14. Anita Turkiewicz, 16. Nikola Brzęczek, 21. kapitan Marlena Hajduk, 22. Karolina Bednarz i 24. Klaudia Słowińska. Ławka rezerwowych to z numerem 91. w bramce Weronika Klimek, 6. Klaudia Maciążka, 8. Oliwia Grzegorczyk, 17. Kamila Tkaczyk, 20. Anna Konkol, 23. Julia Włodarczyk, 30. Natalia Kulik i 96. Aleksandra Lizoń. A teraz zestawienie Górniczek w bramce z numerem 13. Sandra Urbańczyk, 2. Katia Skupień, 3. Emilena Kazanowska, 4. Jagoda Cyraniak, 5. Julia Piątakiewicz, 9. Klaudia Fabowa, 10. Dorota Hałatek, 18. Dominika Dereń, 19. Marcjanna Zawadzka, 21. Kapitan Oliwia Rapacka i 27. Weronika Kłoda. Ławka rezerwowych to z numerem 12. Oliwia Macała, 8. Wiktoria Skrzypczak, 11. Aleksandra Drąg, 15. Aleksandra Posiewka, 28. Natalia Drożyńska, 29. Emilia Świderska i 30. Natalia Nestorowicz. Trenerem drużyny Górnika jest pan Patryk Błaziak, natomiast panią trener drużyny GKS-u Katowice jest pani Karolina Koch. Zespołem sędziowskim, który poprowadzi dzisiejsze skitowe starcie 14. kolejki Ekstraligi, są jako pani sędzia główna Anna Adamska, a jej asystentkami Katarzyna Chrzanowska oraz Anna Wieczorek. Sędzią techniczną jest Ewa Walczyńska. I już widzimy obie drużyny w kółeczku przed meczem. Jeszcze ostatnia narada, ostatnie okrzyki bojowe. Widzimy zarówno kapitan Oliwię Rapacką, jak i Marlenę Hajduk podczas losowania, które oczywiście przeprowadza sędzia główna Anna Adamska. Jeżeli chodzi o zeszły weekend, tutaj nastroje są zgoła inne.
drużynie GKS-u Katowice udało się pewnie na własnym terenie pokonać Stomilanki Olsztyn 3-0. Natomiast seria Górniczek, która była naprawdę imponująca, naprawdę dobra przed tygodniem, zakończyła się we Wrocławiu. Tam drużyna trenera Łaziaka uległa dobrze dysponowanej drużynie Śląska Wrocław 3-1. Pani sędzia Anna Adamska zaprasza obydwie drużyny już na boisko. Już myślę, że za niespełna minutę rozpocznie się to hitowe starcie. Starcie można powiedzieć o to, jak będzie wyglądała ta czołowa trójka, bo doskonale wiemy, że Górnikowi kilka drużyn depcze po piętach i myślę, że tutaj mecz z GKS-em Katowice dla Górniczek jest bardzo istotny. To samo mogą powiedzieć dziś ich dzisiejsze rywalki, ponieważ patrząc przez ligową tabelę, to one, można powiedzieć, jako jedne realnie mają szansę zagrozić jeszcze odjeżdżającej i grającej bardzo dobrze drużynie Pogoni Szczecin, która w tym sezonie nie odniosła nawet jednej porażki. A dzisiejsze spotkanie jako sędzia główna poprowadzi pani Anna Adamska. Na liniach asystują jej pani Katarzyna Chrzanowska oraz Anna Wieczorek. Sędzią technicznym jest pani Ewa Walczyńska. GKS Katowice. Stroje tradycyjne żółto-czarne. Kapitanem zespołu numer 21 Marlena Hajduk. Górnik Łęczna. Również tradycyjne zielono-czarne stroje. Kapitanem zespołu jest numer 21 Oliwia Rapacka. I już widzimy, że pierwszą połowę tego spotkania rozpocznie drużyna Gieksy Katowice, a więc to goście rozpoczną to spotkanie. Czekamy jeszcze na to, aż Górniczki będą gotowe do rozpoczęcia tego meczu, ale to już niebawem, to już za chwilę widzimy. Już ustawiają się zawodniczki na poszczególnych pozycjach, a więc chwileczkę nam ten mecz się opóźnia, bo punktualnie miał rozpocząć się o godzinie 12. Mamy już dwa po, także chwilowo opóźnienia, ale myślę, że warto poczekać, bo gdy spojrzałem na całą tą kolejkę, na wszystkie mecze, które odbywają się właśnie dzisiaj, starcie Górnika Łęczna z GKS-em Katowice wydaje się być tym najbardziej hitowym, tym najbardziej wyczekiwanym przez kibiców kobiecej Ekstraligi, a więc rozpoczęliśmy. Delektujmy się tym spotkaniem, oglądajmy je z niecierpliwością i życzę Państwu bardzo wielu pozytywnych emocji związanych z tym meczem. No i spójrzmy, mamy rozpoczęcie od dłuższego wybicia piłki przez bramkarkę Gieksy. Zbiera piłkę Gieksa, zobaczymy, kto tutaj będzie próbował nadać ton, narzucić swój pomysł na grę w tym meczu. Wiemy doskonale, że Górniczki potrafią dobrze operować piłką. Pokazały to w poprzednich meczach ligowych, szczególnie tutaj na własnym stadionie. Zwycięstwa z UJ Kraków czy AP Orlen Gdańsk pokazały naprawdę, że drużyna Górnika potrafi grać w piłkę, potrafi dominować, prowadzić grę i tworzyć sobie wiele okazji. Ale teraz przejdźmy do meczu, bo dobrze rozpoczęła Bednarz. Jednak prosta strata piłki i tutaj Górniczki próbowały wyprowadzić kontratak. Wszystko zakończone faulem, a więc pierwszy stały fragment gry jeszcze ze swojej połowy dla drużyny Górniczek. Zawadzka do prawej strony, do skupień, ale od razu widać wyższy pressing drużyny Gieksy. Wydaje mi się, że drużyna z Katowic nie pozwoli na tak wiele, jeżeli chodzi o atak pozycyjny drużynie Górniczek, tak jak to wyglądało w poprzednich spotkaniach, bo tak jak zauważyłem, czy to z drużyną Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, czy Akademii Piłkarskiej Orlen Gdańsk, Górniczki miały przez większość meczu naprawdę sporo miejsca. Mogły tę piłkę spokojnie rozgrywać, grać od tyłu, szukać sobie wolnych przestrzeni i tworzyć kolejne ofensywne akcje. Tu widzimy, że tak łatwo może nie być. Przyjechała druga drużyna, drużyna, która ma aspiracje, aby obronić mistrzowski tytuł, który udało jej się wywalczyć w poprzednim sezonie. Teraz zobaczmy, prosty błąd w defensywie i musiała Sandra Urbańczyk
wybijać tę piłkę mocno przez siebie. Trochę można powiedzieć, że na oślep, ale Górniczki uporały sobie się z tym problemem. Teraz jeszcze dobra, prostopadła piłka do Piątekiewicz, ale bez szans Julia, aby do tej piłki zdążyć dobiec. Gra Gieksa od tyłu, od własnej bramkarki. Kinga Seweryn, podstawowa bramkarka drużyny GKS-u. Bardzo dobre statystyki, mało Gieksa traci bramek, trzeba to powiedzieć. Otwarcie 13 bramek straconych w 13 kolejkach daje tylko stratę jednej bramki na mecz, a więc jest to jedna z lepszych bilansów defensywnych w całej oczywiście lidze. No, lepszy tylko tutaj bilans po stronie Pogoni Szczecin, która gra sezon, żeby nie rzec wybitny, ponieważ 11 meczów wygranych, 2 remisy, żadnej porażki. Na to składający się bilans 42 bramek strzelonych i tylko 8 straconych. No na pewno jest to bilans imponujący i gdy Pogoń będzie grała tak do końca, to myślę, że sprawa mistrzostwa rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach, ale nikogo nie przekreślajmy, bo doskonale wiemy, że drużyna GKS-u Katowice to zespół posiadający bardzo jakościowe zawodniczki w swoim składzie i zespół, który z pewnością w tym sezonie będzie chciał obronić mistrzostwo Polski. Będziemy mieli pierwszy rzut rożny właśnie dla drużyny Gieksy w narożniku. Karolina Bednarz, a więc piłka odchodząca, prawa noga. Zobaczmy, jaki stały fragment gry przygotowany przez sztab szkoleniowy drużyny GKS. Bednarz, jeszcze rozegranie, dośrodkowanie z problemami. Sandra Urbańczyk, muszą teraz Górniczki wybijać piłkę jak najdalej od własnej bramki. Całkiem ciekawa akcja, całkiem imponująca akcja i stały fragment gry po stronie GKS-u Katowice, a więc widać, że tutaj na pewno niektóre pomysły, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego wariantu gry, były ćwiczone, bo nie było to po prostu wrzucenie piłki w pole karne. Także zobaczymy, musi tutaj drużyna trenera Błaziaka wystrzegać się błędów, być czujna, aby ten mecz jak najszybciej dla nich oczywiście nie wymknął się spod kontroli, ponieważ strata bramki w pierwszych minutach mogłaby ich rywalki tylko napędzić, ale teraz ponownie Gieksa dobrze zbiera piłkę. Rapacka jeszcze do Piętakiewicz, ale trudne było to podanie, ciężkie do opanowania i bez szans. Wszyscy razem, wszyscy głośno! Viva, viva, viva! Misztal, dłuższy czas czeka, nie bardzo jest do kogo zagrać. Teraz dobrze podeszły Górniczki, odcinając możliwość gry swoim rywalkom. Zobaczmy. I teraz opłaciło się to, ponieważ Kłoda zbiera piłkę. Kłoda cały czas przy piłce, ale tutaj trzeba szukać jakiegoś rozwiązania, trzeba szukać gry piłką, ponieważ tutaj strata może narazić drużynę Górniczek na kontrę. Cyraniak do środka, do Hałatek, Hałatek prosta, strata jednak uporała się z tymi problemami. Hałatek, a teraz świetne zagranie do Fabowej. Fabowa ma sporo miejsca, próbowała podać. No tutaj naprawdę pierwsza groźna sytuacja stworzona przez drużynę Górniczek. Nieźle to wyglądało, naprawdę obiecująco. Skupień, mamy dośrodkowanie, uderzenie nad bramką, ależ tutaj było blisko, ależ tutaj z niczego, można powiedzieć, Katia Skupień wyciągnęła piłkarskiego maksa. Naprawdę fantastyczne dośrodkowanie, a ich szkoda, że tutaj nie udało się tej piłki skierować pod przysłowiową ladę, pod poprzeczkę. Myślę, że przy takim strzale Kinga Seweryn odprowadziłaby piłkę bezradnie wzrokiem. Ale zobaczmy, bo już drużyna Gieksy rozpoczyna od własnej bramki. Całkiem szybko, dynamicznie rozpoczęło nam się to spotkanie. Z jednej, z drugiej strony widzimy próby akcji ofensywnych, a więc to, co kibice kochają w tym sporcie, to, na co kibice czekali przez cały tydzień. Zobaczmy, Bednarz ma sporo miejsca, ale już i Górniczki wróciły pod swoją bramkę. Dobra teraz praca w defensywie. Jeszcze próbowała szarpnąć do przodu Słowińska. Opłacało się to, bo pani sędzia zauważa przewinienie, a więc rzut wolny dla drużyny Gieksy. Dosyć daleko od bramki, nie ma co tutaj się oszukiwać, aby któraś z zawodniczek próbowała strzału, ale myślę, że z tego miejsca jak najbardziej można piłkę dośrodkować w pole karne, jeżeli tylko jest jakaś etatowa wykonawczyni właśnie takich stałych fragmentów gry, jak tutaj widzimy od początku Karolinę Bednarz. Myślę, że przy dobrym dośrodkowaniu, no taka piłka może sprawić bramkarce sporo problemów. Jest to piłka odchodząca, bo ponieważ mamy wykonanie z prawej nogi, zobaczmy, dośrodkowanie, ale bez problemów radzą sobie z tym dośrodkowaniem Górniczki. Teraz Skupień rozpędza się, wiemy, że jest szybka. Skupień
musi wracać Gieksa, bo tutaj jeżeli Katia się rozpędzi, mogą mieć spory problem, ale widać tutaj ofiarnie, bardzo dobrze w defensywie zachowała się Nieciąg, odbierając piłkę i hamując cały ten atak, hamując ten kontratak podopiecznych trenera Błaziaka. Misztal teraz niżej Górniczki w niskim pressingu. Widać, będą wyczekiwały na błąd swoich rywalek i szybko ten błąd się pojawia. Można powiedzieć taki niewymuszony, prosty i mogą Górniczki przeprowadzić atak pozycyjny. Łoda. Hałatek. Ciekawe zagranie na prawą stronę, jednak troszeczkę za lekko, można powiedzieć, nie w tempo i teraz trzeba wracać, teraz trzeba gonić w drugą stronę, bo tutaj mecz jest w stylu od jednej bramki do drugiej, a więc dużo się dzieje w tych pierwszych minutach i miejmy nadzieję, że tak będzie przez całą połowę, że to spotkanie nie będzie traciło swojego tempa, które naprawdę na razie jest bardzo imponujące. W wolnej chwili przedstawię Państwu garść statystyk, jakie tutaj udało mi się uzbierać. Może nie wszyscy aż tak bardzo interesują się Ekstraligą Kobiet. Także dla kibiców, którzy może interesują się mniej, powiem, że drużyna Górnika oczywiście na miejscu trzecim z dorobkiem 22 punktów, na co złożyło się 7 wygranych spotkań, 1 remis i 5 porażek. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę Gieksy Katowice, to 29 punktów, drugie miejsce w tabeli, na co złożyło się 9 zwycięstw, 2 remisy i tylko 2 porażki, a więc to pokazuje, z jakim rywalem dzisiaj przyszło mierzyć się Górniczkom, z rywalem wymagającym, trudnym, który w tym sezonie mało kiedy przegrywa, mało kiedy gubi punkty i który, można powiedzieć, realnie może jeszcze myśleć o Mistrzostwie Polski. Misztal do tyłu. Olszewska do lewej strony. Drużyna Górnika na swojej połowie, a więc nisko, tak jak mówiłem, wyczekując na błąd swoich rywalek. Misztal. Słowińska. Spojrzała, czy jest do kogo grać, ale tutaj widzimy, brakuje trochę ruchu w tych ofensywnych formacjach drużyny Gieksy. Też trzeba pochwalić to, że drużyna trenera Błaziaka broni naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli ustawi się w tej niskiej formacji, czekając na błąd rywali, to naprawdę jest bardzo ciężko tę defensywę przeforsować. I to widzieliśmy właśnie przed chwilą, że pojawiają się te niewymuszone błędy, po których drużyna Górnika próbuje skonstruować jakiś kontratak. No teraz się nie udało, ale doskonale wiemy, na czym ta taktyka ma być oparta. Misztal do prawej strony, Bednarz. Misztal jeszcze przez środek, jeszcze do tyłu. Czeka Gieksa na miejsce, czeka Gieksa, aby wyprowadzić tę piłkę do wyższych formacji. Zobaczmy teraz. Dobra gra w środku pola, na jeden kontakt. Cały czas drużyna Gieksy przy piłce. Mamy jeszcze uderzenie, ale taki strzał na pewno nie zaskoczy Sandry Urbańczyk. I po raz drugi, dopiero chyba w tym meczu, piłka w rękach Sandry Urbańczyk z 5 metra będzie rozpoczynała bramkarka Górnika. Widzimy tutaj jeszcze kilka zawodniczek cofnęło się w pole karne, a więc będzie gra od tyłu, będzie próba wyprowadzenia ataku pozycyjnego bez grania przysłowiowej lagi. No to chcemy oglądać. Ja jako fan piłki hiszpańskiej bardzo lubię ten sposób grania, także zawsze cieszy oko, jeżeli drużyna próbuje grać od tyłu, od własnej bramki podaniami. No ale teraz prosty błąd, trzeba wracać, trzeba to naprawić, bo tutaj rozpędza się bardzo aktywna w tym spotkaniu Słowińska, którą naprawdę już któryś raz przywołuje. Słowińska, cały czas ona, Słowińska. Słowińska, przy niej Cyraniak, Słowińska, dośrodkowanie i Zawadzka zbiera tę piłkę. Jeszcze mamy zamieszanie w polu karnym, jeszcze się tutaj kotłuje, ale ostatecznie zbiera piłkę Skupień. Skupień ma sporo miejsca. Od razu dłuższe zagranie. Można powiedzieć takie trochę na oślep i gdyby lepiej piłkę zebrała Nieciąg, to mogłyby zawodniczki Gieksy stworzyć z tego jeszcze jakiś ciekawy atak. Zawadzka. Przez Urbańczyk. Kazanowska. Cyraniak. Dobrze teraz wyszły z tego pressingu Górniczki. Bardzo dobrze Oliwia Rapacka. Jeszcze raz Oliwia Rapacka dostała fantastyczne podanie od Dominiki Dereń.
Rapacka, ależ tutaj zabrakło tego, aby ta piłka minęła pierwszą z rywalek. Tam już w polu karnym dwie, trzy zawodniczki Górnika czyhające tylko na to dobre podanie od swojej pani kapitan. No i tutaj ma czego Oliwia Rapacka żałować, bo naprawdę spod tego pressingu drużyna trenera Błaziaka wyszła w sposób idealny. Seweryn czeka dłuższy czas, bramkarka Gieksy, widzimy, będzie dłuższe zagranie, bo wyżej podeszła teraz drużyna Górniczek, zielono-czarne troszeczkę wyżej podeszły do swoich rywalek i to zmusza je do prostego błędu, a więc może to jest sposób, to jest recepta, nie cofanie się nisko, a wyjście wyżej do swoich rywalek, nie taki diabeł straszny, jak go malują, jak to mawiają niektórzy, także widzimy, że takie wyższe wyjście może się opłacać, to co w pierwszych minutach próbowała robić właśnie Gieksa, to w ostatnich minutach próbują robić Górniczki i na pewno przyniosło to przed chwilą jakąś przynajmniej oczekiwaną korzyść. Cyraniak jeszcze do tyłu do Kazanowskiej, tu pomylić się nie można. Urbańczyk pewnie do Kłody, tutaj wydawało się, że jest to takie ryzykowne podanie, ale wszystko dokładne, wszystko tak jak należy. I teraz dłuższe zagranie z problemami zawodniczki Gieksy, zbiera jeszcze Fabowa. Kłoda. Do lewej strony, faulowana, zauważa to oczywiście pani sędzia Adamska i będziemy mieli rzut wolny, będą miały szanse Górniczki, aby dośrodkować w pole karne swoich rywalek. Odległość naprawdę duża, ale wiemy, że w piłce nożnej różne bramki padały i z takich odległości też nieraz po bezpośrednim strzale bramkarze byli bezradni. Także zobaczmy, co wymyśli w tej sytuacji Milena Kazanowska. Właśnie doping na stadionie. Da się to słyszeć, że tutaj naprawdę ogromna wiara w Łęcznej na piłkę kobiecą. Wiara, która jest głodna sukcesów. Wiara, która liczy w tym sezonie jeszcze na coś więcej niż trzecie miejsce. To da się usłyszeć przed meczem na stadionie. To da się wyczuć, jeśli tylko wejdzie się na ten obiekt. Mogę to Państwu szczerze przyznać. Zobaczmy. Górniczki w ataku. Rapacka, czy dośrodkuje? Zablokowane to dośrodkowanie. No szkoda po raz kolejny, że pani kapitan nie udało się tej piłki posłać w pole karne tam. Dużo, dużo zielonych koszulek, a więc szansa na bramkę na pewno była. A teraz jeszcze zamieszanie, ale tutaj już nic więcej Górniczki nie wymyślą. Trzeba wracać, trzeba odbudować formację defensywną, bo już tutaj Gieksa w posiadaniu piłki. Gieksa, która na pewno, tak jak mówię, przyjechała tutaj wygrać. Udało się drużynie GKS-u wygrać z Górnikiem na jesieni, więc myślę, że cała Łęczna marzy o tym rewanżu na swoim stadionie przy tak licznej publiczności, która tutaj się dzisiaj zgromadziła. Myślę, że nie ma nic lepszego, aby tą sobotę zakończyć właśnie zwycięstwem nad drugą drużyną w tabeli. No zobaczymy, czas pokaże, na co stać dzisiaj Górniczki. Mecz z początku naprawdę wyrównany, ciężko wskazać faworyta, a teraz uderzenie, Sandra Urbańczyk z problemami, ależ huknęła jak z armaty. Jedna z zawodniczek GKS-u Katowice, naprawdę imponujący strzał i tutaj duże problemy miała Sandra Urbańczyk. I zobaczymy, czy Bednarz, czy Słowińska będą dośrodkowały z narożnika, a tym fantastycznym strzałem popisała się Nikola Brzęczek. Naprawdę no, uderzenie imponujące. Gdyby po czymś takim padła bramka, no myślę, że nikt większych pretensji do bramkarki mógłby nie mieć. Naprawdę mocne uderzenie, ale dobrze dysponowana w ostatnich tygodniach Sandra Urbańczyk i tym razem poradziła sobie z tym strzałem. No zobaczmy, dośrodkowanie. Dobrze, teraz Górniczki wybijają piłkę, ale jeszcze zbiera Gieksa. Jeszcze mamy jedno dośrodkowanie. Chyba nie ma pozycji spalonej. Moim zdaniem nie było spalonego. Mamy uderzenie i Sandra Urbańczyk po raz kolejny ratuje swoją drużynę. Niesamowite, jak ta bramkarka w tym meczu wygląda. No jest jednak pozycja spalona, ale proszę to zauważyć, że tutaj naprawdę po raz kolejny imponująca interwencja bramkarki. Cyraniak, Kłoda do tyłu, Kazanowska, Cyraniak, bardzo dobrze wyszły spod pressingu Górniczki, Rapacka, ależ teraz pograły, Dereń, naprawdę wyglądało to świetnie. Dereń, jeszcze próba zagrania, teraz już połapały się zawodniczki Gieksy w tym wszystkim. Ale trzeba przyznać, że naprawdę w sposób, z takim ogromnym spokojem, z taką kulturą gry zawodniczki Górnika wychodzą z tego pressingu, który momentami stara się nakładać drużyna Gieksy. Trzeba im to oddać, że wygląda to naprawdę momentami bardzo imponująco.
Kazanowska. Cyraniak. Jeszcze do tyłu, jeszcze przez Zawadzką. Skupień, ma sporo miejsca z prawej strony. Skupień do Fabowej, teraz nie najlepiej Klaudia Fabowa, ale udało się górniczką piłkę jeszcze pod polem karnym swoich rywalek utrzymać. Hałatek tutaj nie można stracić, a jednak jest prosta strata, niewymuszony błąd. Teraz trzeba wracać, trzeba odbudować całą formację defensywną, ale i tutaj prosty błąd ze strony Gieksy. No naprawdę błąd za błąd, taki niewymuszony. Hałatek do Skupień. Skupień podniosła głowę, próba dośrodkowania, całkiem nieźle. Tutaj jeszcze uderzenie, można powiedzieć, takie z półwoleja Julii Piętakiewicz. No ale brakowało tutaj siły, żeby w jakimś stopniu chociaż zagrozić bramce strzeżonej przez Kingę Seweryn. Bez najmniejszych problemów złapała piłkę bramkarka Gieksy. Grzybowska. Jeszcze do tyłu. Jeszcze raz Grzybowska. Dobrze teraz wprowadziła piłkę w tempo. Zagranie do lewej strony. Fantastyczne podanie Grzybowskiej do przodu. Ma ta akcja tempo, ma ta akcja swój rytm, ale tam nikogo nie było. Nie było nikogo na 5 metrze, aby to podanie zamknąć. Tutaj 2-3 zawodniczki ustawione na 16, 11 metrze. Brakowało tej, która przecięłaby lot tej piłki i skierowała ją, można powiedzieć, przy krótkim słupku do pustej bramki, bo i to dośrodkowanie było też na całkiem niezłym, przyzwoitym poziomie. Tereń do tyłu nie najlepiej, ale na szczęście dla górniczek nie połapały się w tym zawodniczki Gieksy. Chłoda. Chłoda ma dużo miejsca. Podanie w kierunku Rapackiej, ale teraz dobrze w defensywie Gieksa. Słowińska. Udało jej się utrzymać tę piłkę. Słowińska rozpędza się. Naprawdę fantastyczne zachowanie teraz skrzydłowej drużyny Gieksy. Słowińska. Słowińska jeszcze podaje do swojej koleżanki. Jeszcze jest dużo miejsca. Uderzenie obok bramki. Ależ teraz ma czego żałować Nikola Brzęczek. Kolejna fantastyczna okazja stworzona przez drużynę gości. I wydaje się, że mogła lepiej zachować się Nikola Brzęczek. Wydawało mi się, że ma sporo miejsca, żeby oddać ten strzał w trochę lepszy sposób, no ale to już historia. Na pewno będzie to się działo w jej głowie po tamtym atomowym strzale z dystansu. Teraz wydaje się, że sytuacja do strzelenia bramki była zdecydowanie prostsza, no ale nie zawsze jest tak, jak się nam z boku wydaje. No i wracamy do wojskowych zdarzeń. Tutaj na pewno cała drużyna Górnika odetchnęła z ulgą, bo po takiej drużynowej akcji nikt by się nie zdziwił, gdyby drużyna Gieksy wyszła na prowadzenie. Chłoda do Hałatek, w środku pola Hałatek do prawej strony, do Skupień, no może teraz w drugą stronę. Katia Skupień dobrze ścina do środka, muszą wracać zawodniczki Gieksy, bo tutaj robi się gorąco pod im polem karnym. Skupień próbuje uderzyć, ale zablokowała to wszystko Misztal. Nieciąg do prawej strony, do Słowińskiej, która przed chwilą właśnie napędziła ten fantastyczny atak swojej drużyny. Misztal jeszcze do środka. Nieciąg. Misztal. Uspokoiło nam się to spotkanie w tych ostatnich minutach. Chwila na oddech dla jednej, drugiej drużyny, bo te ostatnie minuty naprawdę miały szybkie tempo. No i tak trzeba powiedzieć, że ten mecz na razie wygląda, bo mamy 21 minutę, proszę Państwa, a to spotkanie na pewno nie nudzi żadnego kibica. Teraz fantastyczne podanie, coś tutaj się dzieje, proszę Państwa, nie ma bramki, ależ tu się zagotowało, co tutaj się wydarzyło. Binkowska próbowała jeszcze strzelać, interweniowała Sandra Urbańczyk, ale fantastycznie znowu zachowała się Karolina Bednarz. To ona tą piłkę dośrodkowała i wydawało się, że to dośrodkowanie było naprawdę obiecujące i któraś z jej koleżanek skieruje piłkę do bramki, ale po raz kolejny przytomnie zachowała się Sandra Urbańczyk. W dalszym ciągu 0-0. Jest to naprawdę fantastyczne spotkanie. Tak jak zapowiadałem, hitowe spotkanie 14 kolejki Ekstraligi. Mimo że mamy 22 minutę, a więc połowę połowy, to spotkanie chyba nikogo jeszcze nie znudziło.
YXS Autu, Misztal czeka, któraś z zawodniczek pojawi się do gry. Grzybowska się pokazało, no tutaj niewymuszony błąd. Będą grały górniczki z Autu, ale rozgrzały mnie te ostatnie minuty. Naprawdę wysokie tempo tego spotkania. Ze wszystkich spotkań, a kilka na wiosnę, już kilka, można powiedzieć, że prawie 10 obejrzałem spotkań właśnie kobiecej Ekstraligi, aby z tą ligą trochę bardziej się zapoznać, aby tę ligę bardziej poczuć. To spotkanie jest naprawdę na najwyższym poziomie ze wszystkich, które na razie oglądałem. Zobaczmy, Słowińska do swojej koleżanki, tam jest dużo miejsca. Mamy uderzenie, Sandra Urbańczyk, jeszcze górniczki w ostatniej chwili wybijają piłkę. Amelia Binkowska strzelała, ale po raz kolejny przywołuje Sandrę Urbańczyk. W tym meczu Sandra na razie gra imponująco. I Bednarz ustawia piłkę w narożniku, a więc będzie dośrodkowanie. Zobaczymy, czy bezpośrednie, czy znowu coś, czym będą chciały zawodniczki Gieksy zaskoczyć drużynę z Łęczny. No zobaczmy, ręka uniesiona, a więc dośrodkowanie na dłuższy słupek. Kto tą piłkę pierwszy zbierze i mamy bramkę? Nie, Sandra Urbańczyk po raz kolejny ratuje swoją drużynę. Naprawdę niesamowite rzeczy dzieją się w tym spotkaniu. Misztal, dłuższe wybicie, no tutaj już na uwolnienie, tu już nic się nie wydarzy. Rozpocznie z 5 metra właśnie Sandra Urbańczyk. Ale chyba takiej frekwencji, jeżeli chodzi o domowe mecze Górnika w rundzie wiosennej, jeszcze nie widziałem. Trzecie domowe ligowe spotkanie, wliczając oczywiście to zaległe z UJ Kraków, i takiej frekwencji jeszcze nie było. No naprawdę ten mecz przyciągnął ogrom sportowej, piłkarskiej wiary na stadion w Łęcznej, na ten piękny obiekt, który naprawdę kojarzy mi się bardzo dobrze, bo czy chodzi o piłkę męską, czy żeńską, to tutaj naprawdę wiele pięknych chwil i emocji przeżyłem właśnie na tym stadionie i dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę się tym meczem razem z Państwem emocjonować. Słowińska po raz kolejny, ona bardzo dobrze wygląda w tym meczu. Turkiewicz świetnie teraz się zachowała. Turkiewicz, wycofanie, ale tutaj Dereń zbiera, jeszcze mamy przepuszczenie, jeszcze tutaj się kotłuje pod polem karnym Górniczek. Binkowska, jeszcze dośrodkowanie, łapie Urbańczyk, próbowała jeszcze na tę piłkę wbiegać Brzęczek, ale tutaj już bez szans, aby oddać strzał, czy to głową, czy to nogą. Tu już w 5 metrze króluje dzisiaj Sandra Urbańczyk. Urbańczyk czeka dłuższy czas, aby wznowić grę. Mamy to dłuższe wybicie. Oczywiście bez szans, żeby tę piłkę sięgnąć. Rapacka, teraz Misztal od tyłu, przez środek. Chciała z pierwszej piłki na jeden kontakt zagrać jedna z zawodniczek do właśnie Karoliny Bednarz. Ta teraz dobrze do prawej strony, ale wszystko przecina Cyraniak, także i górniczki w defensywie naprawdę wyglądają w tym meczu bardzo dobrze. Czego brakowało mi w poprzednich spotkaniach, które komentowałem na tym obiekcie, to z pewnością tego ostatniego podania, tego ostatniego dogrania, czy to właśnie po stronie górniczek, czy ich rywalek. W dniu dzisiejszym naprawdę, jeżeli chodzi o to, to drużyna Gieksy wygląda imponująco. Te podania są wypieszczone, dokładne, często dające dużo czasu na podjęcie decyzji o strzale, także trzeba przyznać drużynie Gieksy Katowice, że w tym fragmencie naprawdę wygląda w tym spotkaniu bardzo dobrze. No trzeba tego wymagać od mistrzyń kraju i można powiedzieć drużyny, która w tym sezonie również aspiruje do Mistrzostwa Polski, że ta gra będzie wyglądała dobrze, że tą grę będzie się chciało oglądać. No zobaczmy, Misztal bardzo dobrze teraz w defensywie. A teraz prosty błąd, Hajduk przejęła piłkę drużyna Górniczek. Hałatek do Rapackiej, Rapacka, czy zdąży Rapacka? Ale obita teraz piłką Rapacka, bez szans, żeby piłkę utrzymać pod swoimi nogami. Zawadzka, jeszcze tutaj prosty błąd, no takich trzeba się wystrzegać, tak jak mówiłem, żeby w prosty sposób nie narazić się na kontratak. Kłoda rozejrzała się, ale nie bardzo jest do kogo grać teraz. Cała Gieksa na swojej połowie, nisko, a więc przeforsowanie tych zasieków będzie na pewno bardziej skomplikowane, trudniejsze. Kazanowska do lewej strony, do Cyraniak. Jeszcze raz Kazanowska. Urbańczyk. Kazanowska.
dłuższe zagranie w kierunku Rapackiej. Rapacka ma sporo miejsca, czy zdąży Rapacka? Ale mamy pozycję spaloną. Tak, tutaj bez dwóch zdań mamy chorągiewkę uniesioną w górze i sędzia Anna Wieczorek zdecydowanie pokazuje swojej koleżance, pani sędzi głównej Ani Adamskiej, że nic z tej akcji więcej nie będzie, że jest pozycja spalona i gra ponownie Gieksa. Gieksa, która wydaje mi się, że przez większość czasu jednak w tym spotkaniu przy piłce, Gieksa, która sytuacji stworzyła sobie zdecydowanie więcej. Nie ma co się oszukiwać, bo myślę, że 5-6 sytuacji, z których drużyna z Katowic mogła bramkę strzelić, a w dalszym ciągu mamy 0-0. No zobaczmy teraz, Bednarz z prawej strony i ponownie pozycja spalona, więc studzi entuzjazmy w drużynie gości. Sędzia zapała właśnie gwizdkiem. Kazanowska. Do Urbańczyk. Ta atakowana musi od razu wybijać piłkę jak najdalej. Walczy jeszcze Dereń. Walczy Fabowa. Piętakiewicz do tyłu, do Cyraniak. Rozkłada ręce, Hałatek w środku. Nie zauważyła jej w tej sytuacji Jagoda Cyraniak. Zawadzka do prawej strony. Skupień. Fabowa. Fabowa, ale do nikogo i będzie jeszcze rzut rożny. Tutaj prosty błąd, taki niewymuszony po stronie Marleny Hajduk i tylko dzięki temu jeszcze drużyna Górniczek w posiadaniu piłki będą miały Górniczki stały fragment gry. Rzut rożny, no potrafią ze stałych fragmentów bramki strzelać. Widzieliśmy to chociażby w ostatnim meczu. Zobaczmy, Kazanowska, dośrodkowanie całkiem niezły. Nie ma tutaj nikogo, aby tę piłkę skierować w światło bramki, a więc rozpocznie drużyna Gieksy. Jeżeli chodzi o statystyki, które tutaj ja mam właśnie przed oczami, to jest do tej 30 minuty, proszę Państwa, strzałów zdecydowanie więcej po stronie Gieksy, bo aż 4 w stosunku do jednego strzału oddanego przez drużynę Złęcznej. Strzałów niecelnych również 4 po stronie Gieksy i tylko 2 po stronie Złęcznej. A jeżeli chodzi o posiadanie piłki, tutaj jest naprawdę bardzo wyrównanie, bo 53-47, oczywiście również w stronę dzisiejszych gości, a więc drużyny GKS-u Katowice. Fauli więcej po stronie Gieksy, natomiast jeżeli chodzi o obraz tej gry, no to tak jak mówię, widać to, że więcej sytuacji tworzy sobie na razie drużyna przyjezdnych. Cyraniak do tyłu, do Kazanowskiej. Urbańczyk. Dłuższe wybicie. Zbiera Dereń. Dobrze zachowała się teraz w środku pola. Hałatek rozkłada ręce, nie otrzymuje piłki. Dereń w kierunku Rapackiej, ręko Rapacka. Jeszcze zbiera Cyraniak, bardzo dobrze teraz zebrała piłkę, ale tutaj prosty błąd i na szczęście dla Górniczek, że nie zakończyło się to kontratakiem rywalek. Rapacka przyjmie od razu jedna z rywalek, Dereń ma sporo miejsca. Dereń cały czas przy piłce. Podanie w kierunku pola karnego, ale takie proste podanie, które od razu bez problemu przeczytała Nieciąg. Tutaj może żałować Aleksandra Nieciąg, że nie udało jej się zabrać z tą piłką, pobiec w kierunku bramki Górniczek, bo była szansa na kontratak. Rapacka, ale teraz bez najmniejszego problemu radzi sobie z nią Bednarz. I zobaczmy, ponownie piłka pod nogami Górniczek. No teraz sporo chaosu, sporo zamieszania. Słowińska spojrzała, do kogo można zagrać. Gra w kierunku Nikoli Brzęczek, ta tutaj osamotniona. Była przy niej cały czas Katia Skupień, również była przy niej Marcjanna Zawadzka i tutaj siła złego na jednego i bez najmniejszych szans, aby tę piłkę utrzymać, Nikola Brzęczek. Kłoda od razu atakowana. Nie mają Górniczki miejsca ani spokoju, aby tę piłkę rozgrywać od własnej bramki. Muszą szukać takich dłuższych zagrań, które widzimy nie zawsze przynoszą wymierny skutek, bo tutaj już szybko od razu doskakują zawodniczki Gieksy, próbując tę piłkę odebrać. Ale spotkanie trochę nam się uspokoiło. Troszeczkę mniej się dzieje w tych ostatnich minutach niż przez pierwsze 25 minut. No, można było się tego spodziewać, że takiego rytmu, takiego wysokiego tempa gry przez 90 minut oglądać nie możemy.
skupień. Nie bardzo jest do kogo grać. Da się to zauważyć, że bardzo dobrze kryją zawodniczki Gieksy. Hałatek do tyłu, do Zawadzkiej, Kazanowska, ale tutaj już widzimy, wyżej wychodzi cała drużyna z Katowic. Skupień ma teraz sporo miejsca z prawej strony. Dwie zawodniczki w polu karnym. Katia Skupień, zobaczmy, może zdoła dośrodkować. Skupień cały czas próbuje na prawą nogę. Jeszcze chyba będzie rzut rożny. Jeszcze tutaj wybija w ostatniej chwili Hajduk, a więc pozbawiając szans na rzut rożny swoją drużynę. Zobaczmy, bo teraz Gieksa próbuje wyjść z kontratakiem. Biegnie ile sił do piłki. Turkiewicz. Ona dłuższym zagraniem szuka jednej ze swoich koleżanek, no ale bez szans. Osamotniona z przodu Blikowska. Nie miała najmniejszych szans, aby tej piłki zdołać dobiec. Teraz daje sygnał swojej drużynie Słowińska. Podejdźmy wyżej, spróbujmy. Może jedna z rywalek się pomyli. I zobaczmy od razu Binkowska. Tak samo w wyższym pressingu. Ale trzeba pamiętać o defensywie, że jednym wyjściem można pogubić te swoje zasieki defensywne i narazić się na kontratak. A teraz przewinienie. Zauważa to sędzia Zapała. Będzie miała Gieksa stały fragment gry. Wydaje się, że Aleksandra Nieciąg podejdzie do tego stałego fragmentu gry. No więc zawodniczka, która potrafi bardzo dobrze dośrodkować. No zobaczymy, czy będzie próba dośrodkowania. Wydaje mi się, że tak. Jeszcze tutaj korekty, jeszcze pani sędzia Anna Adamska nie pozwala grać, wstrzymuje tę grę. No i zobaczmy, Aleksandra Nieciąg bez najmniejszych problemów z tym dośrodkowaniem. Sandra Urbańczyk. Kazanowska, ale od razu Binkowska w pressingu, również Słowińska próbująca podejść, przeszkadzać swoim rywalkom w tej grze od tyłu, ale teraz Kazanowska dobrze do Rapackiej. Zderzyły się dwie zawodniczki, no tutaj wyglądało to bardzo groźnie. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało. Widzimy, Karolina Bednarz szybko się pozbierała, więc z jej zdrowiem na pewno wszystko w porządku, ale i Oliwia Rapacka szybko się podnosi, a więc to co najważniejsze, czyli zdrowie zawodniczek. I tutaj nic złego, na szczęście się chyba nie stało ani jednej, ani drugiej. Musi pani sędzia Anna Damska uważać na takie sytuacje od razu, tak jak teraz, przerywać to wszystko gwizdkiem, żeby nie zaognić tego meczu niepotrzebnie, nie doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy oglądać więcej walki niż tej piłkarskiej rywalizacji, bo nie po to przychodzimy na stadion, aby oglądać przepychanki, szarpaniny, tylko myślę, że wszyscy, zarówno ja, jak i Państwo, przyszliśmy obejrzeć to hitowe spotkanie, czy siedliśmy przed telewizorami, aby obejrzeć hitowe spotkanie 14. kolejki Ekstraligi, ponieważ ten mecz, tak jak mówię, emocjonuje nie tylko nas zgromadzonych przed telewizorami, laptopami, ale również tutaj ogrom kibiców zgromadzonych w samej Łęcznej, na tym pięknym stadionie, w to piękne marcowe południe. Teraz Hajduk do lewej strony, dokładnie. Brzęczek, ciekawe zagranie w kierunku Binkowskiej, ale tutaj ani Binkowska, ani Turkiewicz do takiej piłki większych szans dobiec nie miały. Wydaje mi się, że takie podanie pomiędzy obydwie zawodniczki, bardziej takie do nikogo, no ale to już historia. Skupień, dłuższe zagranie w kierunku Rapackiej, ale bardzo dobrze po raz kolejny ustawiona Bednarz, nie dająca Rapackiej na rozpędzenie się, czy nawet przyjęcie tej piłki. Tutaj ta prawa strona po stronie Gieksy. Zauważyłem to już w pierwszych minutach i teraz myślę, że po 30 kilku minutach można takie wnioski wyciągnąć, że tutaj ta dwójka Bednarz Słowińska współpracuje w sposób fantastyczny i naprawdę tutaj ta prawa strona stanowi o sile drużyny Gieksy Katowice. Misztal. Bednarz właśnie. Teraz strata, dobrze, Rapacka do niej podeszła. Kłoda do Rapackiej. Zobaczymy, Oliwia Rapacka, czy zdoła dośrodkować. Kolejna próba tej zawodniczki. Rapacka, ale cały czas jak cień przy niej jedna z zawodniczek. Misztal, nie umożliwiająca grać właśnie Rapackiej. I rozpędzają się teraz zawodniczki przyjezdnych. Słowińska. Słowińska w środku pola, do lewej strony. Bardzo dobrze teraz rozpędziła atak swojej drużyny. Zobaczmy, ale teraz zwolniła. Niepotrzebnie wydaje się, że Turkiewicz zwolniła tę akcję. Ale teraz bardzo dobre zagranie. No dobrze pograła drużyna Gieksy. Brzęczek.
spojrzała, nie bardzo jest do kogo zagrać. Próbowała jeszcze dośrodkować, ale dobrze, Katia Skupień nisko na nogach zablokowała to dośrodkowanie i będzie miała drużyna Gieksy, można powiedzieć, po takiej akcji tylko rzut rożny. Jeżeli rzut rożny, to spróbuje Bednarz również z drugiej strony, a więc teraz piłka dochodząca. No zobaczymy, bo przynajmniej dwa bardzo dobre dośrodkowania Karoliny z pierwszej połowy pamiętam i jeżeli nie obniży poziomu tych swoich zagrań, no to w końcu takie dośrodkowanie może zakończyć się bramką dla właśnie jej drużyny, bo naprawdę nieźle wykonywane te stałe fragmenty gry przez Karolinę. Czekamy jeszcze. I już mamy dośrodkowanie. Bednarz, zobaczmy. Skacze kilka zawodniczek do główki, tam się naprawdę gotuje, ale ostatecznie Górniczki poradziły sobie i z tym zagraniem. Zbiera jeszcze piłkę Turkiewicz. Turkiewicz spojrzała, do kogo można zagrać. Jeszcze mamy przyjęcie. Binkowska, chyba zagranie ręką. Zauważa to oczywiście sędzia Anna Adamska i rozpoczną Górniczki spod swojego pola karnego. Cyraniak. Do prawej strony, do Skupień. Skupień ma sporo miejsca, ma sporo czasu. Zagrywa do Fabowej. Jeszcze tutaj próbowała Fabowa odgrywać do Kati, ale opuściła piłka boisko. Chyba przy tym podaniu właśnie w kierunku Klaudii Fabowej już piłka opuściła boczną linię boiska i zauważa to oczywiście pani sędzia asystent. Czterdziesta minuta na zegarze właśnie dobiega powoli końca w dalszym, przepraszam, 39 minuta dobiega końca w dalszym ciągu 0-0, ale na pewno ta połowa nas nie nudziła. Myślę, że mają Państwo podobne zdanie co i ja, że bramki mogliśmy w tej połowie zobaczyć, a już na pewno kibice Gieksy Katowice mają takie wrażenie, że ich zespół minimum na to prowadzenie 1-0 z samych statystyk zasłużył, ale wiemy gdzie można patrzeć na statystyki, na pewno nie tutaj. Wiemy jaka ta piłka nożna jest przewrotna, że nieraz jedna sytuacja drużynie wystarczy, aby objąć prowadzenie i utrzymać je do samego końca. Dlatego tutaj, jeżeli Gieksa Katowice planuje to spotkanie wygrać, marzy o trzech punktach właśnie na tym ciężkim terenie w Łęcznej, no to musi w dalszym ciągu grać tak konsekwencje, jak robi to przez niespełna 40 minut. A teraz Brzęczek ma sporo miejsca, dobry mecz tej zawodniczki Brzęczek. Jeszcze tutaj strata, ale odbierają piłkę zawodniczki przyjezdnych. Mamy wycofanie. Jeszcze nieciąg w kierunku jednej ze swoich koleżanek. Turkiewicz próbowała piłkę odebrać, ale bardzo dobrze, przytomnie teraz. Z tego co widziałem, Cyraniak. Jeszcze raz piłka pod nogami Cyraniak. Ta do środka, do Kłody. Kłoda do Rapackiej. Rozpędzają się teraz Górniczki. Rapacka. Rapacka, ale tutaj po raz kolejny dobra asekuracja zawodniczek Gieksy i jeżeli nie poradziła sobie Bednarz, to zabiera piłkę Turkiewicz. A teraz Słowińska rozpędza się, próbowała znaleźć tym podaniem Bińkowską, ale i Kazanowska w defensywie bardzo czujnie, bardzo pewnie i bez większych błędów. I grają Górniczki, jeszcze może spróbują coś ciekawego zaproponować w ofensywie podopieczne trenera Błaziaka, Zawadzka. Nie bardzo jak jest grać do przodu, a więc w poprzek do Kazanowskiej. Dereń. Przy niej Misztal. Faulowana wydaje się Monika Dereń i tak tego samego zdania jest pani sędzia Anna Adamska, a więc będzie jeszcze rzut wolny dla Górniczek, będą miały szansę, aby dośrodkować piłkę w pole karne, bo myślę, że z tej odległości Milena Kazanowska spróbuje swoich sił i ta piłka będzie posłana gdzieś w obręb 11-10 metra. No zobaczymy, zobaczymy na co stać jeszcze w tych ostatnich minutach drużynę z Łęcznej i zaczyna się doping, a więc tak jak mówiłem, tutaj kibice bardzo wierzą w sukces, bardzo wierzą w dobry wynik swojej drużyny. Kazanowska, dośrodkowanie, piłka nie mija pierwszej z rywalek, a więc można zapomnieć o tym, aby coś z tej akcji dobrego wyszło, ale jeszcze zebrała Cyraniak. No tutaj jeszcze nie skreślajmy drużyny Górniczek w tych ostatnich minutach. Fabowa, jeszcze Skupień, ma sporo miejsca teraz z prawej strony. Katia Skupień, rozpędza się, Skupień położyła jedną rywalkę, ale bardzo dobrze w defensywie po raz kolejny Karolina Bednarz i ona zagrywa do Nikoli Brzęczek.
ale i czujnie, czujnie na tej pozycji defensywnej. Dobrze w tym spotkaniu wygląda Weronika Kłoda, już po raz kolejny szybko przerywa właśnie próbę takiego wyjścia z kontratakiem przez drużynę Gieksy. Hajduk. Skupień. Wilkowska skacze do główki, ale o minimum głowę wyższą Zawadzką taką główkę jest wygrać trudno. Ale zobaczmy, bo tutaj atakowana jeszcze drużyna Gieksy. Turkiewicz. Przy niej Piętakiewicz zbiera piłkę Kłoda, ale szybko traci. Turkiewicz. Jeszcze do gry pokazuje się Słowińska. Atakowana przez Dominikę Dereń. Tutaj nie odpuszcza. Do końca gra Dominika Dereń. Wydaje się, że to właśnie ona była w tej sytuacji faulowana. A więc jeszcze mają górniczki stały fragment gry ze swojej połowy. Jeszcze jest chwila czasu, bo 2 minuty plus to, co doliczy pani sędzia Anna Adamska. Na razie nie widziałem żadnej gestykulacji, a więc zobaczymy za chwilę, ile ta pierwsza minuta będzie trwała dłużej i czy w ogóle będzie trwała dłużej, czy po 45 regulaminowych minutach pani sędzia Anna Adamska zaprosi obydwie drużyny na 15-minutową przerwę. Cyraniak jeszcze pograła z Urbańczyk, ale tutaj taka strata, oddanie piłki na 30 metrze może skończyć się w sposób tragiczny. Słowińska próbowała sprytnie takim, aby muśnięciem tej piłki zagrać do swojej koleżanki Dobinikowskiej, ale ta kompletnie nie wyczuła intencji swojej koleżanki. Urbańczyk czeka, czeka. Jakby Sandra wiedziała, że ta 15-minutowa przerwa może przydać się całej drużynie. Rozmowa z trenerem Błaziakiem. Chwila oddechu, przeanalizowanie sobie tych błędów, które cała drużyna popełniła w pierwszej połowie, na pewno to będzie bardzo ważne, to będzie miało duże znaczenie pod kątem tego, jak ten mecz się rozstrzygnie. A teraz Skupień bardzo dobrze, sprytnie chciała jeszcze posłać piłkę w kierunku Fabowej, no ale bez szans Klaudia, aby do tej górnej piłki zdążyć. Hajduk rozpocznie z autu, ale nie śpieszy się już jedna, druga drużyna, jakby może w jakimś stopniu zarówno jedne, jak i drugie zawodniczki były zadowolone z tego wyniku do przerwy. No wynik jest w dalszym ciągu otwarty 0-0. To wynik, który nie pozostawia tutaj żadnej drużyny na pozycji skreślonej, no ale zobaczmy, bo jeszcze do końca walczy Dominika Drenio, tę piłkę ofiarnie, wydaje mi się, że był faul, ale tutaj nie ma takiej decyzji, gramy dalej, a więc jeszcze tutaj próba walki o piłkę. Ucierpiała jedna z zawodniczek Gieksy. Cóż tutaj się dzieje? Kłoda zbiera piłkę, ale przerywa wszystko pani sędzia Adamska. No wiadomo, zdrowie zawodniczek jest najważniejsze, a tu wydaje się, że jedna z zawodniczek mocniej ucierpiała. Mamy sygnalizację, ile będziemy grać dłużej. Pierwsza połowa zostanie przedłużona o minimum 1 minutę. Sędzia spotkania, pani Anna Adamska, przedłuży pierwszą połowę o co najmniej 1 minutę. I gramy dalej. Rozpoczęła szybko Hałatek jeszcze przez Kazanowską. Kazanowska jeszcze w kierunku Rapackiej, ale nie najlepsze to podanie. Zbiera jeszcze Dereń do Cyraniak. Cyraniak, no chyba ostatnia akcja Górniczek w tej połowie. Cyraniak, jakie to było dobre dośrodkowanie, jakie to było naprawdę fantastyczne zagranie Jagody Cyraniak. No szkoda, szkoda, że tej piłki nie udało się skierować w światło bramki. Ale zobaczmy, jeszcze gramy, jeszcze Skupień przy piłce. Atakowana przez dwie rywalki, Katia Skupień wychodzi z tego ogromną ręką, jednak w końcu traci Binkowska, ale tam nikogo nie ma, jest osamotniona, sama na 4-5 zawodniczek w zielono-czarnych trykotach. Binkowska, zobaczmy, zagrywa do prawej strony, do Słowińskiej. Słowińska rozejrzała się, do kogo można zagrać. No tutaj chyba najjaśniejsza postać, jeżeli chodzi o grę Gieksy w pierwszej połowie, przynajmniej moim zdaniem. Państwo mogą mieć zupełnie inne wnioski po tej pierwszej połowie, ale myślę, że przynajmniej część Państwa ze mną się zgadza. Turkiewicz, ależ to było ciekawe, ależ to było fajne zagranie w kierunku Binkowskiej, taka cięta, mocna piłka i widziałem, że do końca czekała właśnie napastniczka drużyny przyjezdnych, jak ta piłka będzie lecieć, jak ona będzie spadać. Myślała, że może spadnie jej pod nogę, ale tutaj, tak jak mówiłem, no defensywa Górnika wygląda naprawdę przyzwoicie w tej pierwszej połowie. No i chyba ostatnia próba dobrego dośrodkowania w tej połowie Karoliny Bednarz. Zobaczmy, 5-6 zawodniczek Gieksy w polu karnym Górnika. Mamy jeszcze dośrodkowanie, jeszcze zamieszanie.
ale właśnie w tym momencie pani sędzia Anna Adamska zaprasza drużynę Górnika i GKS-u Katowice na 15-minutową przerwę. Ja również Państwu dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i do usłyszenia za 15 minut. Zakończyła się pierwsza połowa meczu. Górnik remisuje z GKS-em Katowice 0-0.
Za chwilę rozpocznie się druga połowa spotkania. Dla tych z Państwa, którzy dopiero przybyli na stadion, powiem, że Górnik remisuje z Gieksą 0-0. A w przerwie mieliśmy jedną zmianę w drużynie gości. Boisko opuściła grająca z numerem 16 Nicola Brzęczek, a jej miejsce na boisku zajęła grająca z numerem 6 Klaudia Maciążka. A drugą połowę rozpoczną Górniczki. Już za chwilę sędzia spotkania, pani Anna Adamska, da sygnał do jej rozpoczęcia. I witam Państwa po tej 15-minutowej przerwie. Już pani sędzia rozpoczęła drugą połowę spotkania pomiędzy Górnikiem Łęczna a GKS-em Katowice. Dla przypomnienia, dla kibiców, którzy może teraz dopiero włączyli transmisję, włączyli ten mecz, stwierdzili, że w ten właśnie sposób spędzą to sobotnie popołudnie. Jest 0-0, a w drużynie gości mieliśmy jedną zmianę. Boisko opuściła z numerem 16 Nicola Brzęczek, a zastąpiła ją z numerem 6 Klaudia Maciążka, a więc taka jedna zmiana przeprowadzona przez sztab szkoleniowy drużyny gości. Na taką zmianę zdecydowała się pani trener Karolina Koch. A teraz już mamy przewinienie. Pierwsza strona, szansa po stronie Górniczek, aby coś ciekawego ze stałego fragmentu gry zaproponować. Zobaczymy. Kilka zawodniczek w naradzie, a więc tutaj pewnie kilka pomysłów w głowie, jak ten stały fragment gry rozwiązać, co tutaj można wymyśleć. No i zobaczymy, czy Rapacka, czy Kazanowska jeszcze ustawia mur. Pani sędzia Adamska i będziemy czekać na gwizdek, który właśnie będzie sygnalizował to, że jedna z zawodniczek Górnika pośle tę piłkę w pole karne strzeżone przez Kingę Seweryn, a tutaj doping cały czas, głośny doping na stadionie Górnika. Całkiem ciekawe to dośrodkowanie chyba w kierunku Zawadzkiej, ale bez szans Marcjanna Zawadzka, aby tę piłkę głową dosięgnąć. Dereń, dłuższe zagranie właśnie w kierunku Zawadzkiej, walczy jeszcze Zawadzka o piłkę, ale cały czas tam dobrze, przytomnie Marlena Hajduk i rozpocznie Kinga Seweryn z 5 metra. Bardzo ciekawa pierwsza połowa meczu właśnie pomiędzy Górnikiem Łęczna a GKS-em Katowice. Meczu, który tak jak mówiłem, jest na pewno hitowym starciem tej kolejki Ekstraligi Kobiet. Meczem, który może pozwolić drużynie Górnika umocnić swoją trzecią pozycję w tabeli albo drużynie Gieksy zbliżyć się do liderującej Pogoni Szczecin. Oczywiście zakładając, że Pogoń Szczecin swojego meczu nie wygra, a na pewno jest w nim faworytem, ponieważ drużyna ze Szczecina jeszcze meczu w tym sezonie nie przegrała. Teraz Słowińska, ależ tutaj fantastycznie zagrała na głowę Binkowskiej i uderzenie Amelii Binkowskiej łapała na dwa razy Sandra Urbańczyk, ale musi drużyna Górnika uważać, bo jeżeli chodzi o grę właśnie w ofensywie, drużyna Gieksy w tym meczu stworzyła sobie już ogrom sytuacji do strzelenia bramki i tylko jeżeli czegoś brakuje, to trzeba to przyznać jasno, skuteczności. Będzie grała Gieksa z autu, czeka dłuższy czas, aby wznowić. Jedna z zawodniczek wychodzi nieciąg do piłki, pokazała się w końcu na pozycję, pozwalając tym samym grać swoim koleżankom. Hajduk do środka z problemami. Słowińska, uderzenie, łapie w ręce pewnie Sandra Urbańczyk, ale mamy kolejne ostrzeżenie ze strony GKS-u Katowice. Ostrzeżenie, które pokazuje, hola, my tu nie przyjechałyśmy meczu zremisować, my chcemy tu wygrać, my chcemy zabrać stąd 3 punkty i jechać dalej. I tak to wygląda, że zespół pani trener Karoliny Koch przyjechał tutaj powalczyć o pełną pulę i wcale drużyna Gieksy nie jest stremowana tą publicznością, która w bardzo licznym gronie przyszła dopingować drużynę Górnika. Kazanowska do środka pola, do Dereń. Dereń rozejrzała się, ma sporo miejsca do lewej strony. Grają teraz Górniczki od lewej strony. Cyraniak rozejrzała się, jeszcze wycofanie do tyłu, Dereń. Do Skupień spojrzała, czy jest do kogo grać. Cały czas Katia Skupień w pojedynku z jedną z rywalek. Skupień przy niej Słowińska. Skupień jeszcze tutaj próbowała oszukać swoją rywalkę, ale dobrze w defensywie zawodniczki Gieksy. Binkowska jeszcze tutaj walczy o piłkę, szybko straciła, ale tutaj bardzo, bardzo ciężko Weronikę Kłodę jest przepchnąć, wygrać z nią pojedynek fizyczny. Weronika bardzo dobrze stoi na nogach, jeżeli chodzi o utrzymanie piłki, króluje tutaj w drużynie Górnika. Trzeba tej zawodniczce to oddać, że mało kiedy w sposób niewymuszony traci piłkę. Hajduk
piłką w rękach, trochę bezradnie rozkłada ręce, pokazując, że no nie bardzo jest do kogo zagrać. Mało tego ruchu w drużynie Gieksy, ale i bardzo dobrze, wyżej podeszły teraz podopieczne trenera Błaziaka. No zobaczmy, czy to przyniesie jakiś rezultat, czy to przyniesie jakiś oczekiwany skutek. Na razie udało się piłkę odebrać. Kazanowska bardzo ryzykownie, czy nie będzie tutaj straty? Właśnie straciły Góriczki piłkę, trzeba wracać. Grzybowska napędza ten kontratek swojej drużyny. Grzybowska, uderzenie i z wielkimi problemami Sandra Urbańczyk paruje piłkę nad bramką. Zaskoczyła wszystkich Gabriela Grzybowska. Mi się wydawało, że będzie szukała jakiegoś prostopadłego podania do jednej ze swoich koleżanek z drużyny z lewej, z prawej strony. Wychodziła i Bednarz wychodziła, ile sił Słowińska. Tutaj taka decyzja o oddaniu strzału i myślę, że nikt pretensji do tej zawodniczki mieć nie może, bo próba naprawdę okazała i imponująca. Zobaczmy, mamy dośrodkowanie, ale bez problemu. Teraz pewnie piłkę łapie Sandra Urbańczyk i to ona rozpocznie grę. Widzimy od własnej bramki do Zawadzkiej, a więc próbują Górniczki grać piłką, nie? Od razu wszystko wybijając jak najdalej od własnego pola karnego, ale teraz Fabowa prosty, niewymuszony błąd i znowu trzeba gonić, ale teraz to poświęcenie się opłaciło. Hałatek bardzo dobrze odebrała piłkę do Piętakiewicz. Piętakiewicz jeszcze próbowała na jeden kontakt do Hałatek, a teraz faulowana Nieciąg zdecydowanie. Zauważa to również pani sędzia Adamska i będą miały zawodniczki przyjezdnych rzut wolny, ale tutaj leży Aleksandra Nieciąg, nie podnosi się i miejmy nadzieję, że nic poważniejszego zawodniczce Gieksy się nie stało, że będzie mogła kontynuować to spotkanie i chyba obejdzie się bez pomocy opieki medycznej, a więc tutaj jeszcze bardzo ładny gest ze strony Doroty Hałatek, która przeprosiła swoją rywalkę, przybiła przysłowiową piąteczkę. Gramy dalej, wszystko w porządku, a więc dalej emocjonujmy się tym jakże ciekawym spotkaniem. Słowińska przegrała ten pojedynek główkowy ze Skupień. Teraz jeszcze Słowińska próbuje do piłki dobiec, ale pierwsza przy piłce Bieńkowska do Turkiewicz, ale takie zagranie za plecy, nie miała większych szans Turkiewicz, aby tę piłkę utrzymać. Było też przewinienie oczywiście. Na razie bardzo dobrze prowadzi te zawody pani sędzia Anna Adamska. Wszystkie takie mniejsze faule, przewinienia, niesportowe zachowania wyłapuje dobrze, w czas gwiżdżąc, nie pozwalając tutaj na jakieś większe kontrowersje zawodniczkom jednej czy drugiej drużyny. I po 50 kilku minutach można przyznać, że na razie zawody prowadzone bardzo profesjonalnie i w bardzo dobry sposób. Chciałbym, aby każde spotkanie Ekstraligi przebiegało właśnie w taki sposób, jak to, które widzimy dzisiaj tutaj przy ulicy Jana Pawła w Łęcznej. Po raz kolejny Karolina Bednarz, rzut wolny, próba dośrodkowania, ale nie najlepsze to dośrodkowanie. Jeszcze raz Bednarz zbiera piłkę, ale takie zagranie do nikogo, zbiera je Dereń. Dereń spróbuje do prawej strony zagrać do Kati Skupień. Katia jest szybka, ale jej rywalka również jest szybka, ale i jednej i drugiej tej piłki dogonić się już nie udało. Hajduk. Słowińska. Teraz prosta, niewymuszona strata. Będą Górniczki rozpoczynały wznowieniem z autu, a tutaj cały czas doping niesie się na stadionie Górnika. Widzimy kibiców, którzy chcieliby na pewno, aby jedna z ich podopiecznych, jedna z ich zawodniczek zdobyła bramkę otwierającą wynik tego meczu. No na razie tych sytuacji w drugiej połowie jak na lekarstwo, jeżeli chodzi o drużynę Górnika. Więcej, tak jak w pierwszej połowie, po stronie Gieksy. No ale wiemy, że piłka bywa przewrotna. Nieraz niewiele trzeba, aby do takiej sytuacji doprowadzić i zamienić ją na bramkę. No i myślę, że cały stadion bardzo, bardzo na to liczy. Skupień z autu spojrzała, bo nie bardzo jest do kogo zagrać. Skupień do Dereń, przepraszam, do Fabowej. Ta nie opanowała tej piłki, ale na szczęście dla jej drużyny to będą miały z tego wszystkiego Górniczki jeszcze rzut rożny, a więc
dużo wycisnęły, można powiedzieć, z tego autu podopieczne trenera Błaziaka i w narożniku i Deren, i Kazanowska, więc zobaczymy, która z zawodniczek wykona ten stały fragment gry, ale wydaje się, że tak jak to bywa prawie zawsze, będzie to Milena Kazanowska, blisko ustawiona Dominika Deren, a więc może próba krótkiego wznowienia gry właśnie w tej sytuacji. No zobaczymy. Jeszcze chwilę. Czeka Kazanowska, właśnie zagrywa do Deren. Deren, odchodząca piłka. Ciekawe to było i było uderzenie, ależ tutaj niewiele brakowało. Fabowa próbowała strzelać. Jeszcze Kazanowska oddaje strzał obok bramki. No teraz zaskoczyły, zagrały bardzo fajnie i można powiedzieć, że niewiele brakowało, aby objęły prowadzenie górniczki właśnie po tym stałym fragmencie gry. Bardzo dobre dośrodkowanie Dominiki Deren. Trzeba to oddać tej zawodniczce i też bardzo dobry strzał na bramkę. Wydaje mi się, że to jedna właśnie z zawodniczek uratowała Kingę Seweryn przed wpuszczeniem tej piłki do bramki. No zobaczmy, bo teraz Gieksa rozjuszona trochę tym, co stało się przed chwilą, próbująca od razu odpowiedzieć drużynie Górnika. Binkowska atakująca Sandrę Urbańczyk. Zbiera wszystko Misztal, trochę spokoju, trochę teraz zwolnienia tej akcji. Mamy wycofanie do tyłu. I leży jedna z zawodniczek. Coś stało się ze zdrowiem jednej z zawodniczek Górnika i wydaje mi się, że to Klaudia Fabowa, jeśli się nie mylę. Nie, Klaudia tutaj jest po prawej stronie, a więc stąd nie widzę, która to zawodniczka Górnika ucierpiała. Ale to chyba coś poważniejszego niż tylko skurcz. Nie wygląda to tak, jakby była w stanie kontynuować mecz. No będzie udzielona pomoc medyczna, będzie widać tutaj udzielona pomoc medyczna, więc będziemy mieć dłuższą przerwę w grze. Chyba to skurcz, ale no ciężko stwierdzić na pierwszy rzut oka, jakby złapał skurcz jedną z zawodniczek, a może to coś poważniejszego, może naderwany mięsień, ale miejmy nadzieję, że nic takiego się nie stało i że to tylko skurcz. Mamy również zmianę w drużynie Górnika, bo jest on z numerem 18, Dominika Deren, a na prawie melduje się z numerem 15, Aleksandra Posiewka. A na boisku witamy grającą z numerem 15, Aleksandrę Posiewkę. Widzimy niestety, że właśnie w tak przykry sposób zakończył się ten mecz dla dobrze grającej w tym meczu Dominiki Deren. Czeka jeszcze tutaj oczywiście na zmianę Aleksandra Posiewka. Jest to zmiana wymuszona. No na pewno nie byłoby tej decyzji od razu, bo Dominika Deren wyglądała naprawdę bardzo dobrze w tym spotkaniu. Myślę, że Państwo macie podobne zdanie. Najgorsze w tym sporcie jest właśnie to, co widzimy, te okropne kontuzje. No życzymy Dominice jak najszybszego powrotu na boisko i miejmy nadzieję, że ta przerwa nie potrwa długo, a może, że już w ciągu tygodnia uda się ten uraz wyleczyć. Ciężko jest teraz wróżyć z fusów, no ale miejmy nadzieję, że wszystko ze zdrowiem Dominiki będzie w porządku i gramy po tej chwilowej przerwie. Zawodniczki jednej, drugiej drużyny miały chwilę, aby uzupełnić płyny, porozmawiać ze swoimi szkoleniowcami. No i teraz mamy przechwyt piłki przez drużynę Górniczek. Posiewka, no ma duże siły. Zobaczymy, co wymyśli teraz Posiewka. Poczekała na swoje koleżanki, bo nie bardzo jest do kogo grać. Posiewka utrzymała piłkę, cały czas Posiewka. Dobra akcja tej zawodniczki. Czy jeszcze będzie z tego wszystkiego rzut rożny? Tak, wyciągnęła maksa, można powiedzieć, Aleksandra Posiewka z tej akcji. Widać, ile nieraz daje taka świeżość. Prowadzenie nowej zawodniczki, głodnej gry tutaj bardzo dobrze pokazało właśnie to w tej ostatniej akcji, gdzie zmęczone zawodniczki nie mogły nadążyć nad rozpędzoną Aleksandrą Posiewką i musiały piłkę wyekspediować za linię końcową, a więc teraz jeszcze Oliwia Rapacka, dośrodkowanie dochodzące, prawa noga, zobaczmy, całkiem niezłe dośrodkowanie, skakała Zawadzka, Hałatek nie zdoła oddać strzału, jeszcze piłka pod nogami. Wydawało się, że Kati Skupień, ale ona również nie zdążyła oddać strzału i wszystko za linię boczną wybija Kłoda. No całkiem
dobre dośrodkowanie Oliwii Rapackiej, groźne. Wydawało się, że któraś z górniczek zdoła posłać tę piłkę w kierunku bramki swoich rywalek, no ale to już historia. Muszą górniczki skupić się na tym, co teraz, co przed nimi, mają czego żałować, ale meczu do końca jeszcze jest bardzo dużo, ponieważ dopiero 60. minuta, a więc jeszcze 30 minut, minimum 30 minut gry przed nami i na pewno w tym meczu każdy chciałby zobaczyć bramki. Tego nam zdecydowanie brakuje. Bednarz, dośrodkowanie, Bieńkowska i obejmują prowadzenie właśnie w 60. minucie za sprawą Amelii Bieńkowskiej. Drużyna GKS-u Katowice obejmuje prowadzenie. Musi górnik się podnieść, musi górnik wracać, jeśli myśli, żeby w tym meczu zdobyć przynajmniej jeden punkt. W 60. minucie spotkania bramką dla drużyny GKS-u Katowice zdobywa Amelia Bieńkowska. Górnik 0, Gieksa 1. Jeśli w pierwszej połowie drużyna Gieksy stworzyła sobie 5-6 sytuacji naprawdę ciekawych, dobrze rozwiązanych taktycznie drużynowych akcji, które ja przynajmniej kilka z nich widziałem osobiście w bramce, to tak teraz niewiele wskazywało na tą bramkę. Właśnie to jest piłka bardzo zaskakująca i widzieliśmy, że niewiele nieraz trzeba do zdobycia bramki. Trzeba pochwalić Amelię Bieńkowską za naprawdę czujność i taki spryt w polu karnym, dobre zachowanie się, naprawdę fantastycznie to wykończyła Amelia Bieńkowska i myślę, że całe Katowice, cała drużyna Gieksy w euforii, w radości, że tutaj na tym ciężkim terenie udało się objąć prowadzenie i patrząc tak przez pryzmat całego tego meczu, to wydaje mi się, że jednak bardziej właśnie drużyna Gieksy zasłużyła na to, aby objąć prowadzenie. No zobaczmy, bo teraz rozpędzona drużyna Gieksy, Maciążka z prawej strony, dośrodkowanie, jeszcze tutaj piłka obiła jedną z zawodniczek Górnika i będą miały zawodniczki przyjezdnych rzut rożny. Piłkę po raz kolejny będzie ustawiała Karolina Bednarz, już nie wiem, siódme, ósme dośrodkowanie tej zawodniczki w tym meczu ze stałego fragmentu gry. No zobaczymy, bo te dośrodkowania przeplata jedno lepsze, później drugie trochę słabszej jakości, no ale kilka razy gotowało się pod polem karnym Sandry Urbańczyk właśnie po dośrodkowaniach Karoliny Bednarz. Zobaczmy, zagrywa do Słowińskiej, Słowińska obija jedną z rywalek i po raz kolejny sędzia Anna Adamska pokazuje, zagramy z rzutu rożnego. Po raz kolejny Bednarz, teraz chyba bezpośrednie dośrodkowanie, jeżeli przed chwilą zagrały zawodniczki na krótko, nic z tego nie wynikło, to teraz chyba będzie piłka posłana właśnie w pole karne. Zobaczmy, Bednarz, skacze Bieńkowska, ale tylko uderza piłkę do góry. Tutaj jeszcze na tą piłkę skakała jedna z zawodniczek, oddała strzał, z tego co widziałem Hajduk, ale strzał nad bramką i nic więcej z tego nie wynikło. Kazanowska do Urbańczyk. Tutaj trzeba grać pewnie, tutaj trzeba grać dokładnie, tutaj nie można popełniać właśnie takich błędów. Turkiewicz bardzo dobrze zebrała piłkę, Turkiewicz cały czas przy niej skupień. Dobre zagranie na przedpole do Nieciąg, Nieciąg, jeszcze wycofanie, ależ teraz świetnie Grzybowska zabrała się z piłką. Grzybowska, chyba to próba uderzenia, Bieńkowska jeszcze zbiera piłkę, sprytnie tutaj Bieńkowska, ale ostatecznie łapie Sandra Urbańczyk. Dobry mecz Amelii Bieńkowskiej. Cóż tutaj by była za historia, jakby przechytrzyła jedną z zawodniczek Górnika i zdobyła drugą bramkę jedną po drugiej. No naprawdę napędziłoby to bardzo tą zawodniczkę, ale i tak ten mecz rozgrywa naprawdę wyśmienicie. Widzimy na razie bez kolejnych korekt ani w jednej, ani w drugiej drużynie. Nie szykuje się chyba jeszcze na zmiany, no zobaczymy tutaj. Trener Błaziak na pewno będzie chciał coś zmienić. No wynik jest taki, że trzeba gonić, może trzeba coś zmienić w ustawieniu, ale jeszcze czasu jest sporo, nie wszystko na jedną kartę, bo on tutaj, druga bramka, no mogłaby już rozwiać wątpliwości, kto stąd trzy punkty zabierze, kto dopisze je dzisiaj po południu w tabeli właśnie na swoje konto. Zobaczmy, Hałatek, dobre przyjęcie. Chciała zagrać w kierunku posiewki, ale teraz prosta strata, muszą górniczki znowu gonić. Słowińska po lewej stronie, więc trzeba wracać. Dobry mecz tej zawodniczki, zagranie w kierunku Turkiewicz. Turkiewicz jeszcze jakby na pamięć do Słowińskiej, ale
Gdyby nawet to podanie minęło zawodniczkę Górnika, to Słowińska kompletnie nie spodziewała się właśnie takiego zagrania. I teraz drugi narożnik. Przemieszcza się do niego Karolina Bednarz, a więc po raz kolejny to ona będzie dośrodkowywać ze stałego fragmentu gry. Po raz kolejny spróbuje swoich sił i tego, aby zaskoczyć drużynę Górnika, ale trzeba przyznać, że na razie tych sytuacji zdecydowanie więcej po stronie Gieksy. To Gieksa nadaje rytm tego meczu, to Gieksa w większości czasu prowadzi grę, ale oczywiście nie skreślamy Górnika. Wiemy, że w ostatnich tygodniach drużyna Górniczek naprawdę wyglądała bardzo dobrze i obiecująco. Tylko ta porażka przed tygodniem wyjazdowa ze Śląskiem Wrocław troszeczkę zepsuła nastroje w obozie Złęcznej, ale myślę, że nie ma co na to patrzeć i tutaj jeszcze cały stadion, ta publiczność, która tutaj zgromadziła się tak licznie, bardzo wierzy w to, że z tego meczu można jeszcze wyciągnąć komplet punktów. Zobaczmy, bo Górniczki teraz w ataku pozycyjnym Kłoda do tyłu, do Kazanowskiej. Ta do przodu, troszeczkę tak na pamięć, ale nie bardzo. To zagranie miało szansę powodzenia. Seweryn do Nieciąg, dobrze teraz Rapacka, ale Nieciąg nie traci tej piłki. Dobrze, Nieciąg do końca powalczyła, wiedząc, że strata w tym fragmencie boiska może doprowadzić do utraty bramki. A teraz Hałatek i jedziemy w drugą stronę. No znowu nabrało tempa to spotkanie, tak jak wtedy na początku pierwszej połowy, kiedy mówiłem, że ten mecz jest na tak wysokiej intensywności. Zobaczmy, bo teraz sporo miejsca mają Górniczki. Rapacka. Jeszcze Górniczki, cały czas drużyna Górniczek. Mamy zagranie w pole karne, tutaj jeszcze potknęła się Grzybowska, ale udało jej się piłkę wyekspediować i znowu zbierają Górniczki. Cały czas Górnik teraz w natarciu, dobre minuty podopiecznych trenera Błaziaka. Zobaczmy, jeszcze Górniczki, cały czas one przy piłce. Cyraniak, dośrodkowanie, walczy o piłkę Fabowa, ale bez szans. Tutaj dwie rosłe zawodniczki Gieksy wybijają piłkę, nie dając możliwości przyjęcia Klaudii właśnie tego zagrania, a teraz Słowińska w walce ze Skupień. Słowińska i chyba mamy przewinienie. Zauważa to oczywiście pani sędzia Anna Adamska. Obejdzie się bez kartonika, ale tutaj no zdecydowanie przewinienie Kati Skupień. Nie ma co do tego wątpliwości. I myślę, że dyskusje kompletnie Kati w tej sytuacji nie pomogą. Jeśli miałbym Państwu przybliżyć formę obydwu drużyn, jeśli chodzi o drużynę Górnika, w ostatnich 5 spotkaniach to 4 zwycięstwa i 1 porażka i 4 mecze z tych 5 to właśnie odbyły się już właśnie teraz na wiosnę, bo jedno zwycięstwo właśnie z Akademią Piłkarską Orlen Gdańsk na tym obiekcie 1-0, wcześniej zwycięstwo z Wiktorią Niemcz w Pucharze Polski 13-0, wyjazdowe bardzo imponujące, wcześniejsze zwycięstwo jeszcze zaległej kolejki z KS Uniwersytet Jagielloński Kraków w stosunku 2-1, właśnie tutaj również przed własną publicznością, i wcześniejsze zwycięstwo to jeszcze rundą jesienną w Pucharze Polski z Medykiem Konin 2-5, a więc tylko przed tygodniem ta porażka ze Śląskiem Wrocław. Tak to wcześniejsze mecze, wszystkie po kolei wygrane właśnie przez drużynę trenera Błaziaka, a więc myślę, że entuzjazm w szatni przed tym meczem w dalszym ciągu był i wiara w to, że można tutaj odnieść dobry wynik jest cały czas, ale będą dwie zmiany z tego, co widzę. Dwie zawodniczki zostaną wprowadzone do gry, bo i Nestorowicz i Drąg właśnie przy linii środkowej. A schodzi Dorota Hałatek i z tego, co widzę, to kolejna zmiana to Julia Piętakiewicz, a więc Julia Piętakiewicz i Dorota Hałatek opuszczają boisko, a w ich miejsce Aleksandra Drąg i Natalia Nestorowicz. W zespole Górnika nastąpiły dwie zmiany. Boisko opuściła Julia Piętakiewicz, grająca z numerem 5 i grająca w koszulce z numerem 10 Dorota Hałatek. Ich miejsce zajęły grająca z numerem 11 Aleksandra Drąg oraz grająca z numerem 30 Natalia Nestorowicz. I Zawadzka, grają już Górniczki, podwójna zmiana, no może to przyniesie jakiś rezultat, może to poprawi grę drużyny Górniczek. Na pewno wszyscy kibice na to liczą, że zmiany przyprowadzone przez trenera Błaziaka przyniosą
jakiś pozytywny rezultat. Teraz Katia Skupień, próba takiego zagrania piętą i przyniosło to wszystko korzyść. Katia Skupień może się rozpędzić, no zobaczmy, może teraz, może to ta akcja, aby doprowadzić do wyrównania. Cały czas Skupień, przy niej Grzybowska, Skupień, ale tutaj będzie problem, aby tę piłkę dograć. Jeszcze jest próba, jeszcze tutaj walka o piłkę. Próbowała Fabowa uderzenia i mamy przewinienie. Nic z tej akcji więcej Górniczki nie wycisną. Wszystko przerywa gwizdkiem sędzia Anna Adamska. Będzie grała Gieksa od swojego pola karnego. Faulowana w tej sytuacji Marlena Hajduk. I widzimy zmianami. Zmianą na zmiany odpowiada również trener drużyny, pani trener drużyny gości, Karolina Koch. Tutaj widzimy strzelczyni bramki opuszcza boisko, a więc Amelia Winkowska opuściła boisko, a na murawie z numerem 23 zameldowała się Julia Włodarczyk, a więc więcej bramek w tym meczu Amelia już nie strzeli. Drużynie Gieksy boisko opuściła Amelia Binkowska. Jej miejsce zajęła grająca z numerem 23 Julia Włodarczyk. I na nieszczęście dla trenera Błaziaka, dla całego sztabu szkoleniowego, mamy kolejną przerwę w grze spowodowaną jakimś urazem jednej z trenera podopiecznych, a więc tutaj kolejna zawodniczka Górnika ucierpiała. No miejmy nadzieję, że to nic poważniejszego, bo urazy to ostatnia rzecz, której w środku rundy potrzebuje drużyna. Wiemy doskonale, że tych kolejek do końca zostało jeszcze sporo, a również inne absencje typu kartki, właśnie tego typu zawieszenia powodują to, że kadra potrafi się w szybkim tempie bardzo skruszyć i miejmy nadzieję, że nie będzie to kolejny uraz w tym meczu właśnie w drużynie Górnika. No zobaczymy. Opuściła boisko Zawadzka, więc chwilę w jednoosobowym osłabieniu Górniczki, a więc teraz szansa po stronie Gieksy, aby może zadać kolejny cios, ponieważ z pewnością łatwiej się będzie grało w stosunku 11 zawodniczek do 10, no ale szybko zaraz odpowie zmianą trener Błaziak. Jestem pewny, że tutaj nie będzie czekał, bo każda minuta w osłabieniu kosztuje jeszcze więcej zdrowia jego podopiecznym. No zobaczmy. Po raz kolejny dobrze w defensywie Gieksa, nie na wiele pozwalają Górniczkom w tym meczu zawodniczki z Katowic. Hajduk do tyłu, do Seweryn. Bezrobotna, można powiedzieć, w drugiej połowie Kinga Seweryn. Nie pamiętam, aby musiała jakąś interwencję właśnie w tej drugiej połowie Kinga Seweryn być zmuszona wykonać. Teraz Kłoda dobrze przycięła to zagranie, dobrze dla swojej drużyny, bo tutaj przyzwoicie w ostatnich minutach wygląda gra Gieksy. I widzimy jednak, że nie będzie zmiany. Wraca na boisko Marcjanna Zawadzka, a więc z jej zdrowiem wszystko w porządku. No na pewno jest to duża ulga i duża radość dla kibiców Górnika, że przynajmniej z tą zawodniczką wszystko w porządku i może w dalszym ciągu grać w tym spotkaniu. A teraz zobaczmy, co tu się będzie działo. Misztal spokojnie do swojej bramkarki. Biegnie ile sił Nestorowicz, ale taki pojedynczy pressing na niewiele się raczej zda przy tak dobrze grającej od tyłu drużynie Gieksy. Hajduk. Dłuższe zagranie na pamięć, trochę takie do nikogo. Cyraniak atakowana przez dwie zawodniczki. Cyraniak, tu błędu nie można popełnić. I faulowana w tej sytuacji Jagoda Cyraniak. Zauważa takie małe przewinienia pani sędzia Anna Adamska, tak jak mówiłem, od razu wszystko przerywając gwizdkiem i bardzo dobrze. Nie chcemy tutaj oglądać jakichś niesportowych zagrań, jakiejś dużej agresji po jednej czy drugiej stronie. Chcemy cieszyć się tym meczem i miejmy nadzieję, że jeszcze zobaczymy w nim kolejne bramki. Grzybowska tutaj nie najlepiej, trochę niewymuszony błąd, ale cały czas Gieksa przy piłce. Przebicie głową przez Włodarczyk. Jeszcze aut dla drużyny Gieksy, a więc uciekają te kolejne minuty drużynie Górniczek. Trzeba tutaj się pozbierać, trzeba coś ciekawego zaproponować w ofensywie, jeśli Górniczki chcą chociaż przy tej swojej publiczności tutaj ten mecz zremisować. A teraz fantastyczne podanie Włodarczyk w kierunku Klaudii Maciążki i wydawało się, że mogło mieć to sens, mogło to zakończyć się czymś minimum strzałem, ale nie zdążyła. W ostatnim
momencie wybita ta piłka, bo tutaj zrozumiała intencję swojej koleżanki Klaudia Maciążka. Misztal do prawej strony, gra od tyłu Gieksa, nie śpiesząc się, wiedząc, że ten wynik jest po ich stronie, wiedząc, że tych minut ubywa i te minuty działają na ich korzyść, a drużyna Górniczek w końcu musi się otworzyć, musi zaryzykować, jeśli chce stąd dopisać, po tym meczu dopisać jakiekolwiek punkty. No teraz dobrze w defensywie Górniczki, ale trzeba też coś ciekawego zaproponować w ofensywie. Samą defensywą meczu się nie wygra, tym bardziej biorąc pod uwagę, że wynik jest od 60 minuty niekorzystny. Przypomnę dla Państwa, którzy może dopiero teraz włączyli to spotkanie, że od 60 minuty za sprawą Amelii Binikowskiej drużyna GKS-u Katowice prowadzi na stadionie w Łęcznej 1-0. Maciążka dobrze do Grzybowskiej. Z lewej strony Turkiewicz się pokazuje, ona tutaj ma sporo miejsca. Jeszcze ciekawe zagranie do Włodarczyk. Gieksa w polu karnym swoich rywalek. Włodarczyk, poprzeczka, ależ teraz huknęła jak z armaty i można mówić o dużym szczęściu, które w tym momencie dopisuje drużynie Górnika, bo tych sytuacji Gieksa zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie stworzyła sobie naprawdę dużo więcej niż tylko tyle, aby zdobyć jedną bramkę. No ale zobaczmy, co tu się będzie dało. Słowińska, ależ tutaj zabawiła się ze swoją rywalką. Słowińska, wycofanie. Włodarczyk, tutaj dwie zawodniczki chciały chyba zdobyć bramkę i ostatecznie kończy się to wybiciem piłki za linię końcową. Mi się wydaje, że lepiej ustawiona do strzału była w tej sytuacji Grzybowska, no ale to już jest historia. Tego czasu się nie da cofnąć, a teraz zobaczmy, bo Górniczki wychodzą z kontratakiem i próba zagrania do Kati Skupień, ale nie najlepsze zagranie i jedziemy w drugą stronę, ale roller coaster, ale spotkanie zrobiło nam się na stadionie w Łęcznej. Włodarczyk do Grzybowskiej, tam ma sporo miejsca. Grzybowska w polu karnym swoich rywalek, jeszcze raz do Włodarczyk, ależ tutaj się dzieje. I jeszcze mamy uderzenie i jeszcze łapie wszystko Sandra Urbańczyk. A lewą nogą uderzała Aleksandra Nieciąg oczywiście. Też dobry mecz tej pomocniczki. Kilka ciekawych właśnie otwierających podań. Teraz to uderzenie jeszcze pamiętam, takie dosyć obiecujące uderzenie w pierwszej połowie właśnie Aleksandry Nieciąg. A teraz Turkiewicz do Maciążki. Ta nie zdołała tej piłki opanować, ale widać, że głodne tej kolejnej bramki są zawodniczki Gieksy Katowice. Zobaczmy. Bo teraz w drugą stronę, teraz Górniczki, Kłoda, czy zagra do swojej koleżanki? No nie w tempo, chwilę wcześniej trzeba było tę piłkę podać od razu do przodu, teraz trzeba wracać, a tych sił zaczyna brakować i wcale mnie to nie dziwi, bo mamy 77 minutę. Włodarczyk wpada w pole karne, Włodarczyk wystawia do swojej koleżanki Słowińska, tu nie ma wątpliwości, za sprawą Klaudii Słowińskiej od 77 minuty drużyna Gieksy Katowice prowadzi na stadionie w Łęcznej z Górnikiem już 2-0. W 77 minucie spotkania bramkę dla drużyny Gieksy zdobywa Klaudia Słowińska, numer 24. I ponownie od linii środkowej z koła rozpoczyna drużyna Górnika. Drużyna Górnika, która po tej bramce pewnie w jakimś stopniu się podłamała. Drużyna Górniczek musi wyciągnąć wnioski, musi spróbować zaatakować. Czasu jeszcze jest sporo. Nie takie rzeczy piłka nożna widziała i myślę, że cały tutaj zgromadzony stadion, bo jeszcze nie widzę, aby ktoś podnosił się ze swojego krzesełka, wierzy w to, że podopieczne trenera Błaziaka zdołają w tym meczu minimum wyciągnąć jeden punkt i jeszcze mają rzut rożny, a więc jest szansa na tą bramkę kontaktową. Biegnie do narożnika Milena Kazanowska, a więc to ona będzie wykonywała ten stały fragment gry, ale żeby tę bramkę zdobyć, to trzeba w to uwierzyć, trzeba zaatakować, wejść w pole karne, zrobić to z większą wiarą, nie z opuszczoną głową. W ten sposób nic się nie da zrobić. Jeżeli od początku wierzysz w to, w ten cel, to szansa na pewno jest do końca. No zobaczmy, bo Gieksa dobrze broni. W tym meczu Gieksa bardzo dobrze broni i nie pamiętam, aby na zbyt wiele pozwoliła swoim rywalkom i teraz też. No na pewno nie takim dośrodkowaniem. Takie dośrodkowanie nie ma racji bytu. Zobaczmy, Kłoda
Piłka opuściła boisko, a więc z autu rozpoczną górniczki. Widzimy 5-6 zawodniczek w zielono-czarnych trykotach pod polem karnym. No ale trzeba wyjść do tej piłki, trzeba się pokazać. A tu mamy podwójną zmianę w drużynie Gieksy. Na boisku pojawi się z numerem 20 Anna Konkol i z numerem 8 Grzegorczyk Oliwia. Także dwie zmiany przygotowane przez panią trener Karolinę Koch. A boisko opuściła z numerem 14 Anita Turkiewicz. I boisko opuści jeszcze jedna zawodniczka z numerem 22 Karolina Bednasz. A więc napracowały się obydwie zawodniczki w drużynie Gieksy i już mogą cieszyć się z tego wyniku i usiąść na ławce odpoczywając. W drużynie Gieksy boisko opuściły Anita Turkiewicz numer 14 oraz Karolina Bednasz numer 22. Ich miejsce zajęły grająca z numerem 8 Oliwia Grzegorczyk oraz grająca z numerem 20 Anna Konkol. Skupień zablokowana, teraz będzie rzut rożny jeszcze dla drużyny Górniczek, a więc kolejna sytuacja, kolejna szansa, aby zagrozić bramce swoich rywalek. No zobaczmy, do narożnika zmierza Rapacka, zmierza Kazanowska, a więc jedna albo druga, prawa albo bądź lewa noga. Zobaczymy, jaka decyzja, jaki pomysł na rozwiązanie tego stałego fragmentu gry. No czas ucieka nieubłaganie, trzeba się spieszyć, bo dwubramkowa strata do odrobienia. Rapacka, wycofanie do skupień. No trochę to straciło wszystko tempo, wydaje mi się, że nie najlepszy był to pomysł. No ale zobaczmy, zobaczmy, bo jeszcze walczy do końca o piłkę Zawadzka. Tutaj faulu nie było i nie nabiera się oczywiście na to pani sędzia Adamska. Gramy dalej, Cyraniak. Cyraniak zdołała utrzymać piłkę. Cyraniak. Bardzo dobrze Jagoda Cyraniak uspokoiła to wszystko, wycofała jeszcze do kłody. Ta w kierunku pola karnego, próbowała jeszcze Kazanowska, ale do takiej piłki zdążyć się nie da. I Kinga Seweryn rozpocznie z 5 metra, ostatnie to już minuty tego spotkania, plus oczywiście to, co do tego regulaminowego czasu gry doliczy pani sędzia Adamska. Myślę, że tych minut będzie sporo, dwie przerwy spowodowane urazami zawodniczek Górnika, to na pewno będzie miało znaczenie. Zmiana w drużynie Górnika Łęczna. Dziękujemy za grę Aleksandrze Posiewce. A jej miejsce zajęła grająca z numerem 8 Wiktoria Skrzypczak. I widzieliśmy też zmianę właśnie w drużynie Górnika. Boisko opuściła zawodniczka, która na boisku w drugiej połowie się pojawiła, a więc przysłowiowa wędka wykonana przez trenera Błaziaka. No nie wiem, nie mi oceniać. Boisko opuściła oczywiście Aleksandra Posiewka, na murawie zameldowała się z numerem 8 Wiktoria Skrzypczak, a więc kolejna zmiana. No nie wiem, czy spowodowana, czy to uraz, czy po prostu słaba dyspozycja tej zawodniczki. W tym momencie nie będę się nad tym za bardzo rozwodził. No zobaczmy, gra Górnik, skupień. Ale strata, Maciążka ma dużo czasu, ma dużo miejsca, można się rozpędzić. Maciążka mogła podać do Słowińskiej. Maciążka faulowana przez kłodę, zauważa to oczywiście sędzia Adamska. Będzie przewinienie, będzie rzut wolny i kolejna szansa Gieksy na to, żeby jeszcze podwyższyć to prowadzenie, jeszcze udowodnić, że w tym meczu to zdecydowanie GKS był zespołem lepszym. Zobaczymy, co przyniesie ten rzut wolny. Piłkę ustawiła strzelczyni drugiej bramki Klaudia Słowińska i trzeba powiedzieć, chyba najlepsza zawodniczka tego meczu, jeżeli mamy patrzeć na to, co jest w tym momencie, a więc na 84. minutę, to moim zdaniem najlepsza zawodniczka tego meczu. Mogą Państwo się ze mną zgadzać albo nie, ale takie jest moje zdanie co do tego. Zobaczmy, mamy jeszcze uderzenie głową, poprzeczka. No po raz kolejny poprzeczka ratuje drużynę Górnika. Jeszcze huknęła Misztal jak z armaty. Jeszcze tam się kotuje, ależ tam się dzieje. Mamy 3-0. Cóż tutaj gra zespół Gieksy Katowice na stadionie w Łęcznej. To już powoli jest deklasacja. Kolejna bramka i GKS Katowice od 84. minuty prowadzi już 3-0. A strzelczynią bramki, z tego co widziałem, z numerem 7 Aleksandra Nieciąg, a więc ta pomocniczka, którą w tym meczu również chwaliłem, grała dobre zawody, które na koniec kończy jeszcze pięknym trafieniem. W 84. minucie spotkania trzecią bramkę dla Gieksy Katowice zdobywa grająca z numerem 7 Aleksandra Nieciąg.
i mamy 3-0. Można powiedzieć, że to trafienie, no nie będę Państwa oszukiwał, na pewno zabiło nam to spotkanie. Myślę, że zwycięzcę meczu już poznaliśmy i o ile nikogo skreślać nie można, to w tym momencie drużyna Górnika, myślę, że każdy tutaj kibic zgromadzony chciałby, żeby chociaż skończyła ten mecz ze strzeloną bramką, żeby tym wszystkim kibicom, którzy właśnie tutaj na tym pięknym stadionie w Łęcznej zgromadzili się w to sobotnie południe, chociaż w jakiś sposób zrekompensować ten czas, umilić ten czas spędzony na stadionie. Czasu jest naprawdę mało, trzeba postawić wszystko na jedną kartę i spróbować chociaż to jedno trafienie w tym meczu zdobyć. Zobaczmy, bo teraz Górnik zebrał piłkę. Kłoda ma sporo miejsca w środku pola, ale nie bardzo. Mimo wszystko jest do kogo zagrać. Mało zawodniczek wychodzi na pozycję. Drąg troszeczkę tutaj się zamotała w tym dryblingu i na jej szczęście nie zdołała tej piłki odebrać Włodarczyk, bo tutaj kolejny kontratak mógłby przynieść naprawdę już okropny rezultat, jeżeli chodzi o drużynę Górnika. No 3-0 nie wygląda dobrze, a czwarta stracona bramka, można powiedzieć, już całkiem mogłaby podłamać morale w drużynie trenera Błaziaka. No zobaczmy, Grąg, dłuższe zagranie w kierunku Nestorowicz, jeszcze piłka obita o Nestorowicz i rozpocznie drużyna Gieksy. Mam tutaj dla Państwa garść statystyk i tutaj naprawdę no, wynik jak najbardziej pokazuje, kto w tym meczu dominował. Jeżeli chodzi o strzały celne, to po stronie Górnika Łęczna 2, natomiast po stronie drużyny GKS-u Katowice strzałów celnych 11, strzałów niecelnych również więcej po stronie Gieksy, bo 7 w stosunku do 3 po stronie Górnika. Oczywiście dużo więcej ataków i procentowe posiadanie piłki również po stronie Gieksy w stosunku 55 do 45, także jak najbardziej zasłużone prowadzenie drużyny z Katowic i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. W drużynie Gieksy nastąpiła zmiana, boisko opuściła Aleksandra Nieciąg. A jej miejsce zajęła na boisku grając pod numerem 30 Natalia Kulik. I tak jak słyszeliśmy przez spikera stadionowego, mieliśmy jeszcze jedną zmianę w drużynie Gieksy. Boisko opuściła strzelczyni trzeciej bramki Aleksandra Nieciąg, natomiast w jej miejsce pojawiła się z numerem 30 Natalia Kulik, a więc daje pograć pani trener Karolina Koch swoim zawodniczkom, wprowadzając kolejne do boju w tym meczu. No wynik jest pewny, nie ma co do tego złudzeń, 3-0, można powiedzieć, że dominacja przez prawie całe spotkanie właśnie drużyny Gieksy i będzie musiała drużyna Górnika wyciągnąć wnioski, będzie musiała się pozbierać, bo kolejny mecz, kolejna szansa na punkty już za tydzień i myślę, że trener Błaziak zdaje sobie z tego sprawę, że to spotkanie jest lekcją, to spotkanie jest czymś, co musi nauczyć jego drużynę wielu rzeczy. Jak to się mówi, porażki uczą dużo więcej niż zwycięstwa, a więc z każdej porażki trzeba coś wyciągnąć, a tutaj trzeba przyznać drużynie Gieksy, że zagrała mecz w sposób fantastyczny. Zobaczymy, jak będzie wyglądała końcówka, ale na razie nic się nie zapowiada na to, aby obraz gry się zmienił. Jeszcze próbowała Maciążka dośrodkować w pole karne. Jeszcze odbierają piłkę zawodniczki Gieksy. Jakby podwójne siły wstąpiły w nie w końcowej fazie tego spotkania, a drużyna Górnika no na pewno w jakimś stopniu podłamana. Ten mecz nie ułożył się tak, jakby górniczki tego chciały. Strata bramki, trzeba było gonić, trzeba było próbować odrabiać, a tutaj drużyna Gieksy zdecydowanie bardziej skuteczna w drugiej połowie niż pierwszej. Drużyna Gieksy, która to co miała praktycznie, no bo nie wszystko, bo dwie poprzeczki jeszcze chociażby w drugiej połowie, ale te takie klarowne sytuacje zawodniczki, trener, pani trener Karoliny Koch zamieniały na bramki i widać to po wyniku, który widnieje na tablicy. Drąg, jeszcze do skupień, jeszcze próbują górniczki, ale od razu niedokładnie zablokowane to podanie Kati Skupień. Dobrze Grzegorczyk w defensywie, Zawadzka w kierunku Skupień, ale cały czas przy niej Grzegorczyk. Skupień naciskana przez jedną, drugą rywalkę, Skupień i po raz kolejny wybita ta piłka, Kati za linię boczną. Drąg.
na przedpole, mamy jeszcze uderzenie, jeszcze Rapacka po lewej stronie, no zobaczmy może teraz, ale wszystko zbierają zawodniczki Gieksy, jeszcze próbowała Klaudia Fabowa czyhać na tą odbitą piłkę, jeszcze próbując może w jakiś sposób do niej dopaść i oddać uderzenie, ale nic z tego nie wyszło, znowu po raz kolejny w defensywie bardzo dobrze zachowały się zawodniczki Gieksy, świetny mecz rozgrywa i Olszewska, i Misztal, mówię tutaj o formacji defensywnej, zarówno kapitan zespołu Marlena Hajdu, tu naprawdę bardzo dobra gra w defensywie, a teraz zobaczmy, bo tam się kotłuje po raz kolejny pod polem karnym Górniczek i ta piłka wybita, będą miały jeszcze raz zawodniczki przyjezdnych, stały fragment gry, będą miały szansę na zdobycie kolejnej bramki. Sędzia spotkania przedłuży drugą połowę o co najmniej 5 minut. Teraz komunikat, o ile dłużej będziemy grać w tej drugiej połowie. Oczywiście sygnalizowała to wszystko pani sędzia techniczna, więc Ewa Walczyńska pokazała wyraźnie, że minimum 5 minut dłużej potrwa to spotkanie pomiędzy Górnikiem a GKS-em Katowice. No dosyć sporo doliczył zespół sędziowski do tego meczu, ale nie ma co się dziwić, było tych przerw sporo, chociażby tak jak mówiłem, te dwa urazy po stronie Górnika Łęczna, czy chociażby naprawdę dużo zmian przeprowadzonych w obydwu obozach. No zobaczmy, bo jeszcze raz naciera drużyna Gieksy na pole karne Górnika, ale teraz nie najlepsze to podanie wykonała Włodarczyk i oczywiście szukała Słowińskiej. Słowińskiej, która chyba miała ochotę ustrzelić dublet w tym meczu. Klaudii Słowińskiej, która można powiedzieć poniosła swoją drużynę do zwycięstwa. Grała naprawdę fantastyczne spotkanie i w dalszym ciągu gra. Zobaczmy, jeszcze tutaj walczą o piłkę zawodniczki Gieksy. Widać jak bardzo są zdeterminowane, jak jeszcze by chciały podwyższyć prowadzenie w tym spotkaniu. No jest to naprawdę bardzo imponujące. Zawadzka ustawiła piłkę, a więc dłuższe zagranie będzie wykonywała defensorka Górnika. Nie jednak, nie jeszcze. Oddaje piłkę do drąg, więc znalezienie z autu, czyli raczej na krótko, ale nie bardzo jest do kogo grać. Wszystkie zawodniczki Górnika dobrze pokryte. No, jeżeli chodzi o taktykę, to imponująco wyglądał w tym meczu zespół Gieksy. Trzeba to oddać pani trener Karolinie Koch, że poukładała te klocki bardzo dobrze, jeśli chodzi o to spotkanie z Górnikiem Łęczna. No zobaczmy, bo jeszcze próbowały Górniczki, ale spokojnie pod swoją bramkę do Kingi Seweryn zagrywała Marlena Hajduk. Nie śpieszą się przyjezdne, wiedzą, że mają bardzo dobry wynik, wiedzą, że mogą sobie pozwolić na więcej luzu, a tego luzu niestety nie może być w szeregach Górnika, bo tutaj myślę, że cały stadion marzy chociaż o tej bramce honorowej, która mogłaby w jakimś stopniu rozjaśnić ten ponury dzień, jakim stał się ten sobotni dzień dla całej społeczności Górnika Łęczna. Słowińska do prawej strony, pograły teraz po raz kolejny na krótko zawodniczki Gieksy, zbiera jeszcze raz Słowińska, cały czas ona przy piłce, jeszcze raz do prawej strony, mamy dośrodkowanie, ale tutaj brakowało tego ruchu, ataku na piłkę po stronie zawodniczek Gieksy, no ale one już nic nie muszą tutaj nic udowadniać, mają wynik naprawdę dobry, okazały 3-0 na trudnym terenie, w Łęcznej, na wyjeździe. 3 punkty pozwalające chociaż w jakimś stopniu pomyśleć o tym, że jeżeli Pogoń Szczecin straci punkty w tej kolejce, to drużyna Gieksy zbliży się do pozycji lidera. Nie wiemy, czy tak się stanie, ja jeszcze tego nie wiem, Państwo również nie, ale na pewno wynik jak najbardziej imponujący w meczu na szczycie drużyny trzeciej z drużyną drugą. Zobaczmy, jeszcze tutaj Gieksa próbuje, jeszcze cały czas przy piłce Włodarczyk. Włodarczyk, uderzenie w słupek, ależ ona gra ten mecz, ależ to była dobra zmiana, jeżeli chodzi o wprowadzenie właśnie tej zawodniczki. Julia Włodarczyk bardzo dobre spotkanie rozgrywa tutaj na stadionie w Łęcznej i teraz po raz kolejny pobramowanie bramki ratuje drużynę trenera Błaziaka przed utratą kolejnej bramki, która mogłaby trochę pokazywać, jak ten mecz był jednostronny. Zobaczmy, Maciążka, ależ się zabawiły zawodniczki Gieksy teraz z defensywą Górnika w doliczonym czasie gry w 94 minucie za sprawą
Klaudii Maciążki. Gieksa prowadzi już 4-0. W doliczonym czasie gry bramkę dla drużyny gości. Zdobywa Klaudia Maciążka. Górnik 0, Gieksa 4. O tym właśnie mówiłem, żeby w tych ostatnich minutach ten wynik nie wyglądał jeszcze gorzej, a tak się właśnie stało, 0-4. Można mówić o pogromie, można mówić o fantastycznej grze przyjezdnych. GKS Katowice urządził sobie strzelanie tutaj właśnie na stadionie w Łęcznej. GKS Katowice w drugiej połowie odrobił lekcję z pierwszej połowy, czyli stał się zdecydowanie bardziej skuteczny. Podopieczne pani trener Karoliny Koch strzelały jak na zawołanie, strzelały jak z nut i myślę, że ten wynik każdego obserwatora tego meczu nie może dziwić, bo trzeba to przyznać jasno. Te zawodniczki zasłużyły na to zwycięstwo, a w tym właśnie momencie sędzia główna pani Anna Adamska kończy spotkanie pomiędzy Górnikiem Łęczna a GKS-em Katowice po 4 bramkach Aleksandry Niecion, Kameli Binikowskiej, Klaudii Maciążki i Klaudii Słowińskiej. Gieksa pokonuje pewnie drużynę Górnika w stosunku 4-0. Ja Państwu się kłaniam nisko. Dziękuję za uwagę, Bartłomiej Lewtak, i do usłyszenia na kolejnych domowych meczach Górnika Łęczna w Ekstralidze Kobiet. Dziękuję za uwagę i miłej soboty. Zakończyło się spotkanie. Górnik Łęczna niestety ulega Gieksie Katowice 0-4. Przypomnę, pierwszą bramkę w 60 minucie zdobyła Amelia Binkowska. Na 2-0 podwyższyła w 77 minucie Klaudia Słowińska. W 84 minucie na 3-0 wynik podniosła Aleksandra Nieciąg, a w doliczonym czasie gry wynik meczu ustaliła Klaudia Maciążka. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za tak liczne przybycie, za wsparcie dla Górniczek. Zapraszam wszystkich Państwa oczywiście na kolejne mecze. Miejmy nadzieję, że już w dużo lepszej atmosferze i ze zwycięstwami Górniczek. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.